Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj łączymy się ponownie z Anną Garncarek, a którą już znacie. Pojawiła się na naszym kanale już chyba kilka razy, ale przypomnę dla tych, którzy słuchają nas pierwszy raz, że Ania jest naturalną jasnowicką psychometrą, a także wypracowała wiele własnych takich różnych technik do pracy z podświadomością. Dzisiaj porozmawiamy na temat najpotężniejszej, moim zdaniem, techniki na świecie. Porozmawiamy o hunie, ale nie będziemy się skupiali na historii, czy tam dokładnych jakichś technikach huny. Rozszerzymy temat taki może filozoficznie i podzielimy się naszymi przemyśleniami za nią, czy nawet doświadczeniami, aby przekazać wam właśnie sedno rdzeń filozofii huny. Takiej pigułce, tak, może, abyście mogli użyć w pełni mocy swojej istoty do rozwiązywania jakichkolwiek problemów, osiągnięcia jakiegokolwiek celu i uzyskiwania takiego stanu myśli, ciała i ducha, jakiego pragniecie. Filozofia czy nauka Huny, w skrócie, pokazuje nam drogę, w jaki sposób. Dzielić się i harmonizować naszą energią życiową tak, abyśmy mogli zrozumieć mechanizmy duchowo-fizyczne naszego istnienia na tej naszej wspaniałej planecie. Gdy dzielimy się tą energią, dostrajamy się w ten sposób do takiej uniwersalnej mocy wszechświata, którą Hawajczycy nazywają manną. Użycie tej niezwykłej mocy z miłością jest sekretem osiągnięcia, Prawdziwego zdrowia, szczęścia, obfitości, sukcesu w życiu, czego tam pragniecie. Nie ma tu nic nadzwyczajnego, niezwykłego, żadnych tabu, żadnych sztuczek, czy też magii, jak niektórzy starają się nam wmówić. Wielu ludzi po prostu nie rozumie podstaw Huny i skreśla ją jako jakąś tam pogańską religię. Ale Huna. Nie jest religią, jest starożytną filozofią. To najpotężniejsza na całym świecie taka technika, wykorzystywana w wielu religiach świata, tak naprawdę. U podstawy wielu religii świata leży huna. Oni nawet o tym nie wiedzą. Mimo tej swojej potęgi, huna jest bardzo prosta. Jest to taki sekret, powiedziałbym, który został przekazany ludzkości tysiące lat temu. I ja sądzę, że nie przez nawet nie przez ludzi, ale możliwe, że przez kogoś tam wyżej. I ten sekret, jak się tak dokładnie przyjrzymy niemu, to mówi, że w skrócie można powiedzieć, że to coś takiego. Błogosław każdego i wszystko, co reprezentuje to, czego chcesz, to wszystko, co trzeba robić. Tak naprawdę. Bardzo proste, prawda? A, to, to trzeba trzeba pojąć, trzeba odczuć i wtedy um, ta harmonijnie płynąca rzeka naszego życia będzie sobie płynęła i płynęła i płynęła. A um, to co jest niezwykłe w Hunie, to moim zdaniem jest taka tajemnica jej działania i to odkrył dla nas dla zachodniego świata Max Freedom Long, który odkrył um, kod Huny, ale, Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym powitać Anię Garncarek. Witam cię Aniu. Witaj Andy, witam serdecznie wszystkich. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj znowu u ciebie. Witam. No planowaliśmy to wideo już od dawna i w końcu znaleźliśmy czas na to i dzisiaj trochę poświęcimy i nie tylko, potem przejdziemy do innych elementów. Ale powiedz mi może co dla Ciebie jest w chunie najbardziej niezwykłe? Aha. Cała, cała Huna jest dla mnie niezwykła, tak? Odkąd, od czasu, kiedy w ogóle poznałam ten temat, w swoim życiu to już bardzo dawno było, bo ja wtedy miałam gdzieś około 20 lat. No, pomiędzy 19 a 20, kiedy po raz pierwszy w ogóle spotkałam się z takim zagadnieniem, z taką... Historią z taką nazwą, gdzie w owych czasach, prawda, nie mieliśmy bardzo za wiele jakby informacji na temat tego, kim jesteśmy, w jaki sposób działa człowiek, co to jest świadomość. Wtedy pojawiały się takie hasła jak podświadomość, była nawet taka książka Potęga Podświadomości, gdzie pierwszy raz jakby w ludziach, w Polsce, w ogóle to sformułowanie to ta nazwa pokazała się, że och, jest coś takiego jak podświadomość. To była bardzo taka prosta książka. Myślę, że wielu z was wie, o czym ja mówię. Natomiast y, y, książki Maxa Freedom'a Longa dopiero później były jakby dostępne. No może i wcześniej, ale później dla wielu z nas jakby dopiero odkrywaliśmy, że istnieje coś takiego jak świadomość, podświadomość, nadświadomość. I wszystko właściwie, co tam było opisane, y, czytałam z takim wielkim Zapałem, zastanawiałam się przede wszystkim nad taką jedną sprawą, jak chyba wszyscy z nas zastanawiają się: natychmiastowe uzdrawianie. Co to jest takiego? Jak to się dzieje, że to jest w ogóle możliwe? Co to są te czynniki, które składają się na to, że dochodzi do takich uzdrowień? Zawsze mnie to bardzo fascynowało, jak to jest, że ktoś przeciąga dłońmi i może w ten sposób otwartą ranę czy złamanie wyleczyć natychmiastowo. Przy czym w owym czasie jeszcze miałam dużo takich zagadnień, gdzie mówiono na przykład o telepatii wielokrotnie, i, i zawsze było to takie. No tak, no nie wiesz, no telepatia to jest coś takiego, że ludzie się komunikują między sobą, tak? Że my się rozumiemy, że gdzieś pomiędzy nami jest połączenie, które nie, nie musi być takie face to face, jak to się mówi po angielsku, tylko może być bardzo daleko od siebie, a słyszymy się. Potrafimy porozumiewać się telepatycznie poprzez przesyłanie sobie myśli, obrazów różnych kształtów. I zawsze każdy mówi o tym, że tak, istnieje coś takiego. A ja pytam w środku, gdzieś tam w sobie no dobrze, ale jak chcę znać ten mechanizm tego? Co tak naprawdę wtedy zachodzi? Co się dzieje krok po kroku? Jeżeli miałabym tą wiedzę komuś przekazać albo z kimś o tym porozmawiać, to chciałabym wiedzieć o wiele więcej. Więc dla mnie samo to było już bardzo niezwykłe, przy czym jak zaczęłam studiować to, czym są te trzy jaźnie właśnie, gdzie ja wówczas, wówczasie myślałam, że no jestem, ja jestem przede wszystkim ym, ciałem, świadomością i jedną całością, a tu się nagle okazuje, że, że ta całość to jest jeszcze w takiej trójcy, w trójcy w jedności i jedności w trójce tak naprawdę. To było dla mnie najbardziej fascynujące. A co dla Ciebie? Andy. No, też, też podobnie widzisz. Ja odkryłem Hunę gdzieś może około 1995 roku, kiedy wpadły mi w ręce książki Max Freedom Longa. To gdzieś tak powiem po 1995, może szóstym, Przeczytałem je wszystkie w ciągu tygodnia i byłem zafascynowany, bo to mi pokazało, dało mi wiele odpowiedzi, na które nie mogłem przedtem znaleźć. No, nie, nie mogłem znaleźć odpowiedzi na, na moje, moje pytania. I te cuda, o których mówiłaś, które który, który opisywał um, Max Freedom Long, którzy, które robili kachuni, um, no to było coś takiego odstrzałowego, nie? Leczenie na przykład złamanej ręki w ciągu trzech minut, czy zagojenie się rany w Dosłownie w, na naszych oczach. A, i, I wtedy e, większość ludzi po prostu uznawała to za cuda, dlatego że nie rozumiała mechanizmów e, działania tych zjawisk. Właśnie wiedza Huny tłumaczy nam te mechanizmy, jak to się tak naprawdę dzieje. E, dla, dlatego um, Huna nie ma nic do rzeczy z jakimiś religiami. Hum, Huna tłumaczy nam um, właściwie. Jest to taki zakres nauk psychologicznych, bym powiedział, bardziej. Jest to praktyczny system wiedzy o tym, czym, kim my jesteśmy, z czego się składamy jako ludzie i w jaki sposób możemy rozwinąć wszystkie swoje umiejętności na płaszczyznach fizycznych i duchowych. Jeżeli będziemy rozumieć hunę i korzystać z niej, to. To będziemy zdolni do prowadzenia takiego no, naszego bogatszego i szczęśliwszego życia. I o to chodziło kachuną starożytności i teraz chodzi nam też. Także ta płaszczyzna wiedzy chuny jest uniwersalna i to jest wspaniałe. I to jest takie niezwykłe, praktycznie, i niezmienialne od tysiącleci. To słuchaj tak, to jest to otwarty system, co mi się bardzo podoba. O tym już na pewno wspominałam wielokrotnie. Już dużo mówię do ludzi, bo pracuję z ludźmi, prawda? Cały czas praktycznie mówię do ludzi. Natomiast co jest najbardziej takiego niezwykłego, że jest to system otwarty, czyli to nie jest jakiś dogmat zamknięty, który się kończy i na tym, kropka, i że dalej z tym nie pójdziemy. Jest to otwarty system, który może być tworzony przez każdego z nas, czyli rozwijany, pogłębiany, odkrywany na nowo zapisywane mogą być różnego rodzaju doświadczenia, dzięki którym. Ta wiedza dalej powstaje i to nie jest właśnie system zamknięty. Jest, jest to też system, który bardzo pięknie jakby akceptuje wszystkie inne systemy, religie. Mówi się o tym, że buddyzm też jest taki, że akceptuje religie, wszystkie inne i tutaj też zgadzam się z tym, że, że to prawda. To też wiele takich informacji, wiedzy, którą, które też odkrywam przez własne doświadczenia, znajdują się właśnie w buddyzmie. Natomiast taką moją macierzą, to skąd ja wyszłam, tak jak my się większość z nas, to jest właśnie Huna. To są Hawaje, gdzie bardzo zawsze było mi to bliskie. Na Hawajach, na przykład, nie ma żadnych gadów. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą o tym, nie ma węży, nie ma gadów. Są to, jest to miejsce, w którym praktycznie zawsze jest ciepło i gdzie żyli najbardziej szczęśliwi ludzie na świecie. Przynajmniej tak się zawsze uważało hawajczyków, że są to najbardziej Szczęśliwe rodziny, szczęśliwe istoty. Tak, że do ziemi. tej pory, myślę. Raj na Ziemi. <laughs> Raj na Ziemi, tak. Poprzez piękno natury i myślę również tego właśnie, że, że są te energie wulkanów, co jest bardzo też fascynujące dla mnie osobiście. Uważam, że jest to niesamowita energia połączenia i wody, i ognia, i lawy, i całej tej historii, która, którą mają ze sobą Hawaje, chociaż nie zawsze była to historia ciekawa. Jak wiemy. Natomiast dzisiaj, tak jak powiedziałeś, może nie o historii, tylko o różnych praktycznych wskazówkach, może przypomnimy sobie o tym, że mamy taką wiedzę, że można z niej korzystać na co dzień, że jest to w tej chwili myślę na świecie, zresztą nie tylko w tej chwili, ale w tej chwili bardzo takie galopujące, dużo ludzi się rozwija, więc myślę, że tutaj warto byłoby też powiedzieć o tym, co ma do zaoferowania właśnie ta wiedza, ta filozofia. Zachęcenia też do przeczytania książek w tym temacie, na podstawie których zresztą bardzo wielu nauczycieli różnych pisarzy, prawda, budowało później swoje też i doświadczenia i swoje własne książki. Właśnie Pisali też oparci o to. Może właśnie wyjdziemy, że e, z tego punktu, że największą wiedzę dla Zachodu przekazał Max Freedom Long w swoich książkach e, i to było, no on, on napisał Magię Cudów, to chyba była jego pierwsza książka, e, która zrobiła no, taki, taką dużą rewolucję. Ale on napisał e, wiele książek, e, chyba z 12 czy 13 na ten temat, już, już do, koń, do końca nie pamiętam, ale to były później, w późniejszym czasie to były książki, które pokazywały e, wpływ huny na religię nawet. Na, wy, wyciągał e, wszystkie elementy, m, m, które huny, które były jak gdyby wkomponowane w różnego rodzaju e, religie, ale mi się też bardzo podoba Serge Kahili King, który jest kahuną, jest pół Hawajczykiem. I z tych dwóch źródeł tak naprawdę ja biorę informacje o hunie. Jest mnóstwo w tej chwili samozwańczych nauczycieli huny. Jest dużo ludzi, którzy się powoł powołują na to, że są kahunami, że mają jakieś tam połączenia. Jest nawet kilku ludzi, którzy mówią, że oni komunikują się ze starożytnymi kahunami telepatycznie, z ich duchami oczywiście i tam otrzymują od nich wiedzę. I, wow. i wielu tak, wielu z nich atakuje Max Fridoma Longa, nawet Serge Kahili Kinga, mówiąc, że o, to on jest tylko pół Hawajczykiem. Ja się z tym nie zgadzam. Oczywiście, że Max Freedom Long nie mógł fizycznie pokazać nam wszystkiego, odzorować całej kultury hawajskiej, kahunów w stu procentach, bo on odkrył tylko kot huny zapisany w słowach i przekształcił go nam na zachodni, jak gdyby, moduł, który możemy zrozumieć. Natomiast Serge natomiast Kahili King bardziej to jeszcze rozwija i właśnie przybliża nam pojęcie Huny z punktu widzenia takiego właśnie hawajskiego szamana, który pokazuje nam, może nie tak teoretycznie, jak to zrobił Max Freedom Long, tylko bardziej praktycznie, jak wykorzystuje się Hunę no, na Hawajach w, w praktycznych sposobach. Dlatego ten tak jak mówię, ob obecny wygląd tchuny ma niewiele wspólnego z rdzennymi jakimiś praktykami kachunów tam 300 czy 400 lat temu, ale no ale co z tego? Nie? My, my w tej chwili dostaliśmy te narzędzia, które działały dla nich i dzia będą działały dla nas, i tak naprawdę powinniśmy je wykorzystywać w tej chwili w naszych czasach, w naszej realności. Żebyśmy mogli no, tworzyć ten, ten swój lepszy czas ja, ja, Tak jak mówiliśmy, już rozmawialiśmy z tobą przed nagrywaniem Ja przestałem już dyskutować z jakimiś ludźmi e, Tracić czas i energię e, Przekonywać ich, że to jest dobre, czy nie Le, Lepiej jest zacząć praktykować Zacząć działać, po prostu zacząć działać Wtedy, wtedy te dyskusje się koń, kończą bo tak to można grzęznąć ciągle w dyskusjach, w jakichś rozważaniach. Ja to porzuciłem i, i po prostu zacząłem praktykować, i myślę, że, że, że to jest o wiele lepsza droga, dlatego że w ten sposób będziemy mieli będziemy, będziemy odczuwać tą realność działania, realność takiego poznawania duchowego i fizycznego świata zarazem poprzez na przykład Hunę. Mhm. Ja tutaj przypomnę tylko, że Max Filon się urodził w 1890 roku, a umarł w 1971. I cała ta wiedza, jaką skompletował, to zobaczcie było bardzo już dawno temu, lata 30, prawda? To początek praktycznie. On chyba wylądował tego... na Hawajach w 1917 roku i od, yy, przez kilka pierwszych, mhm. pierwsze lata w ogóle. Był wściekły, że nie rozumiał tego, o co chodzi. W końcu się wkurzył i wrócił, wrócił do Los Angeles i po kilku latach z powrotem wrócił i doszedł właśnie do wniosku, że potrafi rozgryźć ten kod Huny poprzez analizowanie słów, odpowiednich słów i znaczeń tych słów. No i od tego się zaczęło, czyli to było gdzieś tak lata koniec 20., 30. lata, Mhm. Mm no więc właśnie to tajemne znaczenie słów tutaj tak powiedziałeś, dlatego, że język Huny ma w sobie każde słowo ma w sobie podwójne znaczenie, a nawet i potrójne w niektórych przypadkach. I tak jak dzisiaj na przykład w tej chwili przeżywamy y, tak zwaną alochę, czyli alo być w tu i teraz i ha dzielić się y, tym, co w tej chwili się wydarza. Czyli tutaj mamy nawiązanie do czego? Do momentu mocy, w którym się teraz znajdujemy, że jesteśmy w tu i w teraz, że każdy z nas w momencie, kiedy przebywa z kimś, tak jak teraz z widzami, również przebywamy, ci, którzy będą to oglądać, to również jakby przechodzą w tym momencie w ten czas wspólnej naszej alochy, czyli bycia jakby razem dzielenia się, przekazywania wiedzy, przekazywania różnego rodzaju energii, odczytywania, prawda? Bo łączenia się jakby w jedną całość w tej chwili. W momencie, kiedy skończymy nagrywać. Pewnie skończymy też i rozmawiać później, więc każdy z nas jak widzi gdzieś swoją stronę, i jakby ten czas, ten moment tej alochy na ten moment, na ten, na ten czas się kończy. I tu właśnie to słowo też tak przedstawia, że ma to podwójne znaczenie, ale nie tylko to, bo jest wiele, wiele jeszcze innych słów, o których właśnie w znaczeniu long pisał bardzo dużo. Natomiast na co ja bym chciała tak zwrócić uwagę, ponieważ o Longu to możemy dużo i poczytać właśnie w jego książkach, i dowiedzieć się, jest to świetne studium wiedzy. Myślę, że do czego to się przyczyniło? Przyczyniło się mianowicie do tego, że w tej chwili mamy bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju metod i technik i ludzi zajmujących się oczyszczaniem podświadomości, ponieważ to, o czym będziemy dzisiaj tutaj mówić, to będzie między innymi również skuteczna modlitwa, dzięki której uzyskujemy to, czego chcemy, to o co prosimy, to dlaczego w ogóle modlimy się i o, o czym tak właściwie trzeba wiedzieć, żeby to spełnienie mogło mieć miejsce. I myślę, że wszyscy jakby zaczęli wokół tego bardzo dużo pracować, czyli z tą podświadomością i z tymi przekonaniami negatywnymi w tej podświadomości blokującymi prawidłowe Możliwości prawidłowego właściwie zadziałania y, z taki, takiej modlitwy. No, Jaki no, mamy tam następny no, punkt, jeszcze, zanim nie, dojdziemy do tego? No, właściwie to um, ogólnie, ogólnie można by stwierdzić, że um, podstawą huny jest um, człowiek, który posiada trzy, jak gdyby, umysły świadome ja, czyli średnie ja, podświadomość, mhm. czyli niższe ja oraz nadświadomość wyższe ja. I teraz świadomość to jesteśmy my, teraz właśnie myślimy logicznie, podświadomość tak, tu to siedzimy a, w tym a, miejscu. To nasza psychologia mówi o tym, bo już Freud i, i, i Jung, Jung, po polsku Jung odkrył, dawno temu i, i wiemy o tym, że, że to istnieje. O nadświadomości jeszcze nasza psychologia tak bardzo nie mówi, ale coś już im tam tyka w, w główkach i coraz bardziej wielu psychologów dąży do tego, żeby powiedzieć, że jest jakiś element, który jak gdyby roztacza taką no, pieczeń, nad, pieczęć nad nami, ale, ale się nie przyznają do tego jeszcze. Ale wyobraźcie sobie, że kahuni o tym wiedzieli już tysiące lat temu więc i, i to bardzo w bardzo prosty sposób nam to wytłumaczyli. Może, może zanim przejdziemy do takich praktycznych rzeczy, to może wytłumaczymy na jakiej zasadzie to działa, na jakiej zasadzie działa istota ludzka według nauki Huny i bo to wtedy będzie takie trochę jaśniejsze. Jak myślisz? Może to zrobimy najpierw? O no właśnie, bo taki masz tam obrazek fajny, prawda? Na którego no. przykładzie można już to pokazać, jak wyglądają trzyjaźnie. Myślę, że dla każdego, kto pierwszy raz, o, akurat ten tutaj, bo jeszcze masz jeden taki zrobiony, też fajny drugi. Zaraz pokażę. Natomiast zaraz. tak, trzy jaźnie. czyli według huny i według starożytnych kachunów, i nie tylko, ponieważ tutaj takie ułożenie, jakby znajduje się również w różnego rodzaju totemach i u Azteków również wszystkie te części nadświadome te wysoko rozwinięte były tak jak w totemie u góry plasowane później jakby niżej kolejne i kolejne były pod spodem i tutaj również tak samo mamy jakby podział tej naszej istoty do tego kim jesteśmy właściwie tak jak mówię to wszystko jest jedną świadomością tak naprawdę My dalej możemy się czuć jako jedna istota, jako istota, która jest jedną wielką całością. Natomiast to, że tutaj występuje taki podział pomiędzy, bardziej nam pozwala jakby zrozumieć i ułatwia nam poznanie tego, czym ta świadomość jest i z jakich części ona się tak naprawdę składa. Przy czym cały czas powtarzam, że to jest jedna, jedna istota, jedna świadomość ta jedność w Trójcy i Trójca w jedności. Czyli tu mamy nadświadomą część umysłu, i jakby nadświadomość, czyli taka doskonała wersja nas samych, czyli tak jakby męsko-żeńska energia w doskonałej harmonii, gdzie tu możemy dać plus i minus, właśnie męskie, żeńskie, w idealnym połączeniu z sobą. I nadświadomość znajduje się tuż nad głową, właściwie tak, gdzieś tutaj, w tym miejscu nam się plasuje, jest poza ciałem fizycznym. I nie jest związana w żaden sposób z ciałem fizycznym na zasadzie takiej, że nie możemy jakby spotkać się z nią tak, porozmawiać na dzień dobry, powiedzieć o różnych rzeczach, tak samo jak i w przypadku tego połączenia z podświadomością, chociaż tutaj komunikacja już zachodzi w inny sposób, nieco. Natomiast jest to na pewno taka doskonała wersja nas samych. Jest to też opisywane jako duch, jako prowadzący. W różny sposób się o tym pisze w zależności od tego, i mówi, i nazywa, od tego, gdzie, jakie są te przekazy. Przy czym yy, kolejna z tych jaźni to jest świadomość, i tutaj świadomość, o, to jest też fajne, tutaj ja jest to pokazane. dzisiaj jest przed świadomość. naszym programem sobie zrobiłem na Photoshopie tak? ten, ten tutaj, tą zabawkę, która, która pokazuje, jak, jak działa mechanizm. Właściwie to bardziej może wytłumaczymy, jak będziemy mówili o modlitwie. Ten, to, to, to bardziej by nie służyło, ale, ale no to, to jest właśnie istota duchowa człowieka tak naprawdę. Nie? No więc tutaj kolejne zobaczcie, że jest świadomość, i tutaj świadomość dokładnie łączy nam się z ciałem fizycznym, ponieważ świadomość i podświadomość, jakby w czasie życia człowieka i obejmowania ciała ludzkiego, takiego fizycznego, łączy się właśnie z ciałem fizycznym. I świadomość rezyduje, dokładnie łączy się tutaj w, w przodu móżdrzu. Tak. Dokładnie. Gdzieś w tym miejscu mamy połączone, połączenie tej świadomości z ciałem fizycznym. I kolejna z tych naszych części to jest właśnie podświadoma, jakby część umysłu, podświadomość nazywana dokładnie. Yy, tutaj jest tak ładnie napisane: U nich, i co? O, Czyli... może ja Może ja w tej chwili powiem, też Do... jak mówiłaś na początku, że. Uh -huh. składowe um, człony pewnych nazw tw tworzą jak gdyby ten kod huny. Uh, I uh -huh. tutaj możemy na, na podstawie unihipili uh, uni powiedzieć, jak to tak naprawdę jest, nie? bo jeżeli będziemy mówili unihipili po hawajsku, to tak naprawdę to oznacza konika polnego. To Jest konik polny, który sobie tam skacze, ale jak rozłożymy to na kawałki pierwsze, to tak jak to, co właśnie zrobił Max Freedom Long, to u to jest siedziba naszych emocji, nie? w której pochodzą uczucia takie jak radość czy tam smutek, i one wypełniają nasze serca. To jest taki podstawowy element macierzysty naszych uczuć. Potem ni oznacza wylać coś, wylać jakiś płyn raczej. Nie? Albo, albo też wydmuchać coś z jakąś siłą, na, jakąś ciecz na zewnątrz z ust. I pili to oznacza przylegać, przyklejać się, dotykać, łączyć się. Więc to, jak połączymy te wszystkie człony, to pokazuje nam całą, całe te atrybuty podświadomości, to co ona robi, jak jest zbudowana. Nie? Do, to, to do tego właśnie doszedł Max Freedom Long. Mhm. I ta podświadomość, tak, dokładnie, właśnie to są wszystkie przymioty tego, co, co powiedziałeś. W przypadku jeszcze tak, gdzie ta podświadomość w ogóle jest. No więc cały obszar podświadomości to jest, pokrywa nasze ciało fizyczne, bo ona się pokrywa z całym naszym ciałem fizycznym, włącznie tutaj z przedomóżdem, gdzie tutaj również łączy się z świadomością. Naszą i również podświadomość jeszcze zajmuje pewien obszar przy ciele. Ale dlaczego ja mówię, że przy ciele zajmuje ten obszar? Ponieważ ta nasza podświadomość, ciało fizyczne, ma taki bardzo precyzyjny, dokładny wzorzec. To się tutaj nazywa w przypadku akurat tego, jak opisywał Long, ciałem widmowym, stworzonym z substancji widmowej. Tu się mówi też o ektoplazmie, prawda? Są tego typu nazwy. W dzisiejszych czasach może bardziej byśmy to jeszcze mówili jako ciało takie eteryczne, może, może w ten sposób byśmy to nazywali. Przy czym może być to również wzorzec krystaliczny, czyli dokładne odzwierciedlenie naszego ciała fizycznego, wszystkich jego komórek, wszystkich jego części, funkcji, energii, które tworzą to ciało fizyczne, jak i narządów wewnętrznych w doskonałej, idealnej formie takiej krystalicznej pierwszej, gdzie w momencie, kiedy właśnie tutaj będziemy później mówić o tym w jaki sposób uzdrawiać, to to jest bardzo ważny element dlaczego? Ponieważ dzięki właśnie temu elementowi i połączeniu możliwości rozlibrowania naszego ciała fizycznego, do tak dużych prędkości, gdzie, gdzie może ono się połączyć właśnie z tym ciałem krystalicznym z Tym naszym idealnym wzorcem dochodzi właśnie do tych uzdrowień. Ale wróćmy jeszcze do tej podświadomości. Więc, tak jak powiedziałam, ona pokrywa nasze cało, całe nasze ciało fizyczne, przy czym dba o wszystkie funkcje w naszym ciele fizycznym, takie jak na przykład krążenie, kiedy śpimy, bicie serca. I tutaj czasem się spotykam z czymś takim, że nie, nie, my nie mamy żadnych trzech jaźni, to jest absolutnie nie droga. No tu nie zgadzam się z tym jednak. Dlaczego? Ponieważ wtedy, kiedy śpimy, to nasza świadomość, gdzie ona się wtedy znajduje. Nie mamy wtedy świadomości ciała, nie widzimy, nie patrzymy sobie podczas snu na, na dłonie, prawda? Chociaż niektórzy robią takie rzeczy, że w trakcie snu, ale to już w tych sennych marzeniach, wyciągają te dłonie i ćwiczą, żeby tam świadomie śnić. Natomiast w momencie, kiedy kładziemy się spać, kiedy wchodzimy w inne stany y, umysłu, alfa czy Teta, nie mamy takiej świadomości jakby w momencie, kiedy tak jak teraz sobie tutaj rozmawiamy. I tu w dalszym ciągu jednak pozostaje pewna, pewna świadomość i ta podświadomość, która wszystkimi tymi procesami zarządza, czyli ona pilnuje tego, żeby nam to serduszko biło w nocy, żeby było to yy, prawda, ciśnienie krwi, żeby przepływała w żyłach, wręcz yy, nawet można by powiedzieć, że zajmuje się wieloma różnymi procesami podczas kiedy my jako świadoma ta część na umysłu po prostu sobie odpoczywa i idzie sobie spać tak na co dzień, prawda? Czy tak na co, co nocy, jak to mamy. I tu uważam, że jest to jakby bardzo też zasadne z wielu innych względów, a mianowicie z takiej pracy w, w mojej praktyce. Wiem, że w podświadomości znajduje się również cały zapis, potężny zapis wszystkich informacji na nasz temat, czyli tem na temat naszej własnej istoty, osobowości. I tutaj na to się składają różnego rodzaju y, informacje, które nie pochodzą tylko i wyłącznie z tego naszego życia, z dzieciństwa lub tego wcielenia, w którym się teraz znajdujemy. I idąc dalej tym tropem, można było też bardzo łatwo właśnie zauważyć, na czym bazują praktycznie, absolutnie w tej chwili prawie wszyscy we swoich technikach, yy, propozycjach czy opisach tego, jak funkcjonuje człowiek, kim jest istota ludzka, a mianowicie tego, że yy, my tą pamięć mamy w naszym ciele fizycznym, ale i również. W tym ciele o, z substancji widmowej, i tam zapisywane są wszystkie nasze wspomnienia, dzięki którym my możemy dotrzeć do rzeczy, o których nie pamiętamy i które nie pochodzą z naszego życia w tu i teraz. I to jest właśnie tym, tą częścią y, podświadomej części no, umysłu, można tak powiedzieć, podświadomość. To, to jest to miejsce. Kahuni hmm? nawet e, mówili. Pokazywali nam modele zapisywania tej pamięci w postaci takich kiści winogronów. Nie? A większość z tej pamięci odkłada się w mięśniach. To jest nieprawda. Właściwie zobacz Aniu, nasza nauka myśli, że nasza pamięć jest ciągle odkładana gdzieś tam w mózgu. I oni nie. Nasza nauka nie wie gdzie tak naprawdę mamy ośrodki pamięci. Nie wie. Nie, oni mogą tylko podejrzewać. Że gdzieś tam mm -hmm. mamy je w mózgu, ale nie potrafią tego udowodnić. Natomiast Kahuni udowodnili, że pamięć odkłada się przede wszystkim w mięśniach w postaci takich. w komórkach. Tak, w, w, w komórkach mięśni. I teraz. Skąd, zobaczcie, w tej chwili, kiedy mamy już bardzo mocno posunięte przeszczepy różnych organów, kiedyś tego tak nie robiono, ale w tej chwili e, przeszczep serca już nie jest taki, na no to nie jest taki wielki e, wielka sprawa. I okazało się, że ludzie, którzy mają przeszczepy, na przykład serca, e, to mają dziwne wspomnienia później z takiego nowego serca, którego nigdy nie przeżyli. Na przykład. Ktoś dostaje serce z, od młodego człowieka, który, nie wiem, dwudziestolatka, który tam rozbił się na motorze, a starsza osoba dostaje serce ta, od takiego, takiej, takiego człowieka, i nagle ten, który otrzymał takie serce, ma dziwne wspomnienia, na przykład jakiejś miłości, które, którą przeżył tam, nie wiem, rok temu, a której nie przeżył, nie? dlatego że emocjonalna pamięć odkłada się w sercu. Inne rodzaje pamięci odkładają się w, w innych grupach mięśni, ale no, to dla kachunów było już wiadome od dawna, dawna. A oczywiście oni to już, oni już wiedzieli wcześniej, pracowali nad tym, prawda? I, I używali do swoich właśnie praktyk ogromnej wiedzy. Poza tym Huna zawsze była przekazywana co z do ust. Zauważ, że nigdy nie była spisywana. Long był jako pierwszy, który napisał cokolwiek o tym i w tym temacie, że można to na papierze dostać i poczytać. Wcześniej każdy, kto w ogóle posiadał tą wiedzę, wybierał kolejnych, którzy byli jakby później yy, przygotowywani do tego, żeby tą wiedzę dalej praktykować. I przede wszystkim co oni robili? To nie była żadna wiedza pisana, tylko mówiona. Ona była poprzez praktykę przekazywana. Tylko w praktyce uczymy się jakby najlepiej. Teoretycznie też możemy przeczytać bardzo wiele i książek różnych rzeczy. Ja nawet ostatnio odrobiłam trochę lekcję. Więc y, poczytałam różnych książek. Oczywiście powiem szczerze, nie udało mi się nigdy żadnej w życiu do końca przeczytać. Nie wiem dlaczego, ale wiem, kto o, tym, o czym pisze, gdzie, y, w jakim stylu, jakie zagadnienia, y, w czym jest dobry, co odkrył. I tutaj y, bardzo, bardzo to jest piękne, natomiast sam przekaz i jeszcze praktyka do tego to jest tak naprawdę. Dopiero całość, osiągnięcie właśnie tej całości, co oni właśnie mieli. Myślę, że to dlatego zaszli tak daleko też w poznawaniu ludzkiej natury i tego, jakimi istotami jesteśmy. Dokładnie. A w momencie, jak, jak już rozmawialiśmy o tych komórkach, co o tych przeszczepach, to jak najbardziej tutaj um, zauważ, że te przeszczepy też bardzo często nie udają się, prawda? Albo ludzie po przeszczepach nie żyją zbyt długo z tymi nowymi organami, które mają od innych ludzi. Ponieważ dochodzi do pewnego rodzaju również zaburzenia takiego właśnie w przepływie informacji, jakby też yy, tej pamięci, którą jak powiedziałeś, że to jest jako kiść winogron, czyli jak to się ma. Tak, e, tak pokazywał to Long również właśnie i też kachuni tak mówili o tej kiści winogron, że pewne zdarzenia które są do siebie podobne lub mają podobną wibrację czy emocje, i tak dalej, są na zasadzie skojarzeń, jednocześnie przylegając do siebie, łącząc się, ale jednocześnie zachowując osobne miejsce w przestrzeni naszej pamięci. Czyli tam nigdy nie istnieje coś takiego jak linearność. Tak jak my postrzegamy według tego naszego czasu, że odmierzamy liniarnie, że coś było, jedno B, następuje tak, pod drugim. Tak. Tu się wszystko dzieje jednocześnie, w tym samym czasie, co znowu pokazuje to, jak bardzo pięknie można tutaj zaobserwować, że my z punktów tu i teraz mamy dostęp do każdego miejsca, do zapisu w naszej podświadomości, do, do wszystkiego, do czego chcemy. W, w momencie tu i teraz, no bo przeszłość jest za nami, przyszłość przed nami, więc jesteśmy jakby w wielkim Terraźniejszym, ogromnym teraz. I tak samo jest to dla podświadomości. Tam nie ma znaczenia, czy rzeczy wydarzały się kiedyś, czy wydarzają się teraz, a nawet jesteśmy w stanie czuć i reagować na to, co wydarzy się w przyszłości. Zauważcie, że bardzo często zdarzają się sytuacje, które czujemy już wcześniej, prawda, że coś się dzieje, że jest jakaś taka energia, jakby coś miało się zadzieć, coś się miało wydarzyć. To już. To już jest coś, co należy do przyszłości, ale my jeszcze tam nie doszliśmy do tego. Ale a można co? to już odczytać. Ale to tym, tym mm -hmm. zadaniem zajmuje się nadświadomość, bo mm -hmm. podświadomość tak naprawdę nie sięga daleko w przyszłość. Sięga trochę, może się telepatycznie komunikować z zdarzeniami, które będą w niedalekiej przyszłości, według kachunów, a, a tak naprawdę o, o dalekiej przyszłości może nas poinformować. Na świadomość. Ale to do tego przejdziemy później, nie, bo to są. A, jasne. T... No, no, jasne, tak, jasne, oczywiście, bardzo, <laughs> e, e, bardzo chętnie. Mo mm -hmm. Można by powiedzieć tak naprawdę, że nasza podświadomość jest bardzo istotną częścią naszego jesteśstwa. Bez niej nie istniejemy. Tak jak mówiłaś, nie? że e, ona kontroluje, nie wiem, bicie serca, układ limfatyczny, e, oddychanie. My możemy oddychać świadomie przez pewien moment, ale potem zapominamy. No, zobaczcie, że to, to co Kahuni odkryli, że mm, świadomie możemy załóżmy kontrolować swój um, oddech kilka razy, 4 do 6. No jeżeli się naprawdę wytrenujemy, to tam 30 razy możemy, może, jeżeli robimy jakieś ćwiczenia fizyczne. Ja mówię o normalnych ludziach ale potem my zapominamy i oddychamy automatycznie, dlatego że przyjmuje kontrolę nasza podświadomość, a coś co z żołądkiem i strawieniem, nie zastanawiamy się nad tym, jak mamy trawić jakieś tam pokarmy, to, to robi nasza podświadomość, a, ale e, nasza, podświadomo nasza podświadomość um, musi być traktowana na równi z, e, z świadomością i podświadomością. Większość ludzi uważa, nie, że to jest takie zwierzę, takie niesforne dziecko w, w, gdzieś tam w nas i ono sobie bryka, robi co chce, trzeba je tam karcić czasami. Nie, 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 nie. Musimy traktować naszą podświadomość jak takiego przyjaciela, zaufanego przyjaciela, który się tak naprawdę uczy. Właściwie to chyba Maxwell Long mówił o dziecku, nie? mówił o tym, że jeżeli mamy zacząć. Pracować z naszą podświadomością, to najpierw musimy y, 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 ją nazwać. Musimy zapytać, jak chce się nazywać, żebyśmy mogli się z nią komunikować, oczywiście telepatycznie. I y, y, pierwsz, jeżeli się zamkniemy oczy i y, y, uspokoimy się i zapytamy się swojej podświadomości, jak, jak, jak ma na imię, to pierwsze imię, które przychodzi y, nam na myśl, to jest właśnie to. To poprawne imię. Może być to nawet imię żeńskie, jeżeli jesteśmy mężczyzną, albo kobie męskie, jeżeli jesteśmy kobietą, kobietą. To nie ma znaczenia. E, ja tak zacząłem i od tego momentu te moje pierwsze e, imię, które mi się pojawiło z, moją, z mojej podświadomości, ja je cały czas e, używam do tej pory. A e, chyba Max Freedom Long generalnie nazwał podświadomość jako George, nie? George, jako ta. George. Nie? Ale to jest ta, no, generalna, generalna nazwa, generalne imię. Ale od tego powinniśmy zacząć tą, tą naszą pracę z naszym podświadomym, nieświadomym umysłem. I um, czym prędzej to zrobimy, tym lepiej. I no, no dlatego, dla, dlaczego to zaraz powiemy dalej, nie? kiedy przejdziemy do innych świadomości. Mhm. To ja tu powiem o tych połączeniach pomiędzy tymi jaźniami, bo to jest bardzo też ciekawe. No to, właśnie. co ja osobiście też, jakby w, w praktyce zauważyłam, że bardzo ważne są w ogóle korelacje pomiędzy tymi trzema jaźniami. I ja sobie patrzyłam na te trzy jaźnie w różny sposób, poprzez swoje życie na różne sposoby, jakby tylko i wyłącznie na ten układ tych trzech jaźni, ich połączeń między sobą. I w pewnym momencie popatrzyłam na to tak, jak się na przykład patrzy na pierwszeństwo ze względu na starszeństwo. Czyli, jak w rodach mamy y, ludzi, ci, którzy są starsi, mają pierwszeństwo ze względu na to, że są starsi, czyli na starszeństwo. Ale ci, którzy są młodsi, nawet jak popatrzymy na całe pokolenia ludzkie, na całą ludzkość, mają pierwszeństwo ze względu na to, że są pierwsi jakby do świata. Czyli są czołem ludzkości. I zauważcie, że jeżeli my jako rodzice mające swoje dzieci, możemy dużo im mówić, przekazywać różnych prawd, swoich własnych doświadczeń, pokazywać, że mają się może skupić na to, żeby nauczyć się na naszych błędach, niekoniecznie popełniając swoje błędy, to jeżeli będą chciały zrobić inaczej, to mają do tego prawo, bo mają pierwszeństwo do tego, Czoła ludzkości. Bo my, takimi jesteśmy płynącym nurtem, że cały czas urodzą się nowe dzieci, i to one mają jakby pierwszeństwo. I zauważcie, że jak popatrzymy tutaj na te trzy jaźnie, to najstarsza będzie nadświadomość, ponieważ według jakby poziomu rozwoju, czy jakby całej tej techniki, tego sposobu rozwijania się ich, to nadświadomość kiedyś była podświadomością. Czyli zajmowała to miejsce tutaj na samym dole. Później, w momencie, kiedy już no jakby, Dorosła. zrobiła ten upgrade, upgrade. czyli przeżyła, przeżyła bycie tym, tą podświadomą, jakby naszą częścią, jako, jako istoty, no to wzniosła się na wyższy poziom bycia świadomością. Tutaj jeszcze w Hunie się to nazywa podświadomość, to jest niższe ja, świadomość średnie ja i nadświadomość wyższe ja. Więc. W momencie, kiedy już dostąpiła bycia świadomością, dostała nową podświadomość do tego, żeby teraz poradzić sobie w nowej roli jako świadomości i zaopiekować się tą podświadomą swoją częścią umysłu. W momencie, kiedy tu zdała również ten egzamin, dobrze, to wspięła się na kolejny etap, czyli nadświadomości, no i tam przebywając, jakby patrząc z tego punktu, no jest najstarsza, ponieważ jakby najdłużej doświadcza już na tych wszystkich poziomach dolnych była, to teraz jakby jest, jak patrząc to oczywiście, na tym wyższym poziomie, więc ma pierwszeństwo ze względu na to starszeństwo, ma ogromną wiedzę, ma y, y, ogromne możliwości, y, święty spokój można by tak powiedzieć, już będąc tamty, w tamtym hmm. obszarze, prawda, ale pod spodem gdzieś tutaj z ciałem fizycznym łączą się właśnie jeszcze ta świadomość i podświadomość, które również są w procesie jakby przechodzenia na wyższe swoje etapy. I teraz ona patrząc na to z góry, może ewentualnie dopomagać. I ma taką funkcję, że tym bardziej, jeżeli jest poproszona o pomoc, tak samo jak my rodzice, pomagamy dzieciom, prawda? Jeżeli proszą nas o pomoc, bardzo chętnie pomagamy. Natomiast nie możemy im niczego nakazać, nie możemy im w żaden sposób mm, wpłynąć na ich własną wolną wolę, bo to się zawsze źle kończy. To nie jest po kolei. Oczywiście, że. Mm, Tutaj bardzo chętnie przyjmujemy pewne rady i bardzo byśmy sobie chcieli słyszeć swoją nadświadomość, żeby nam mówiła wprost, co należy, a czego nie należy, ale to nie jest jej funkcją. Ona natomiast pomaga wtedy, kiedy na przykład jesteśmy w, w stanie jakiegoś zagrożenia nagłego, czegoś, co wydarza się, na przykład w wypadku, który dochodzi. Poprzez to, że w naszej Do którego dochodzi? poprzez to, że w naszej podświadomości jest mnóstwo różnego rodzaju wzorców, zjadających towarzyszy i programów, które generują pewnego rodzaju wydarzenia nieharmonijne dla nas w naszym życiu. I tutaj można poprosić nas świadomość o pomoc i ona wtedy zareaguje tak, żeby nam pomóc. Natomiast to też A, nie jest ale, tak, anio, że my na, sobie na... możemy tego nadużywać. No właśnie, na świadomość... Bo niektórzy ludzie... Nadużywają, prawda? Czyli robią specjalnie ryzykowne różnego rodzaju rzeczy, a no bo skoro mam taką nadświadomość, co mi pomoże, ona mnie wyzwoli, no to ja sobie będę robił te ryzykowne robiła te rzeczy cały czas. No więc pomoże raz, drugi, trzeci, ale kolejnego razu już nie, ponieważ pozwoli nam na co, żebyśmy doświadczyli, doświadczyli tego, z powodu czego ryzykujemy. Musimy powiedzieć, że, że nadświadomość nie gwałci naszej wolnej woli, nie gwałci, nie gwałci wolnej woli świadomości i nigdy tak naprawdę nie będzie wnikała, tak jak mówiłaś, a, chyba że jest zagrożenie życia jakieś wielkie i, a, i musi dokonać cudu, ale bez naszej. Prośby czy, czy modlitwy nie wniknie. Nie wniknie tak naprawdę, bo, bo zostawi nas, żebyśmy się uczyli, żebyśmy popełniali błędy, abyśmy się w ten sposób szybciej uczyli. Natomiast istnieją takie sytuacje, kiedy nasza nadświadomość może wniknąć i uratować nas, w, no, wyciągnąć z niebezpiecznych sytuacji. Taką magiczną ręką, i to się dzieje bardzo, bardzo często. Zauważ, że jak ludzie opowiadają, czasami jak mają wypadki jakieś samochodowe, czy jakiekolwiek, które zagrażają ich życiu, to, to przypuśćmy, samochód jedzie i wpada w poślizg, i e, uderza w słup czy tam w drzewo i się rozbija kompletnie. No to ludzie, kierowcy czy tam ludzie, którzy siedzą w tym samochodzie, mówią czasami, którzy przeżyli, że. E, na przykład czas poślizgu przedłuża im się tam niesamowicie. Na przykład samochód wpadł w poślizg i jest w poślizgu w trzy sekundy, a, a im się wydaje, że to było kilka minut. I czas jak gdyby się dla nich zatrzymuje i potem wychodzą z tego samochodu, samochód jest cały rozwalony, a, a oni mają tylko kilka zadraśnięć. A dlatego, że tutaj mamy dokładny przykład działania naszej nadświadomości, która potrafi zmieniać materię i czas. Ona, jeżeli ona ma taką zdolność za pomocą um, e, energii, którą Kahuni nazwali Manna Loa, a, czyli taka moc, a, która jest w stanie zmieniać czasoprzestrzeń, a, no to takie cuda właśnie się y, y, wydarzają, a, ale a, nasza świadomość a, w gruncie rzeczy jest tym elementem, a, który decyduje o tym, czy tak naprawdę chcemy tej pomocy, czy nie. W normalnych wydarzeniach, jeżeli, nie, jeżeli nie, nie zdajemy sobie sprawy z istnienia nadświadomości, to nigdy, no może nie to, że nigdy, nie dostaniemy od niej żadnej pomocy, i dlatego będziemy się obijać o różne kąty w życiu o różne problemy, i nabijać sobie guzy i nie wiedzieć dla, nie będziemy wiedzieć dlaczego tak naprawdę. Będziemy tak jak takim statkiem dryfującym bez GPS-u po morzach, i będziemy właśnie przechodzić przez różnego rodzaju burze. Będziemy mieli podarte żagle i nie będziemy zdawali, będziemy narzekać na swoje życie, a. a, a, a Dostanie się do, takiej, do naszej nadświadomości to jest tak, jakbyśmy dostali GPS i od razu mamy, yy, mamy kierunki działania, wie, wiemy, jak ominąć burzę i tak dalej. Nasza nadświadomość przesyła nam delikatne informacje w różny sposób. Mogą być to delikatne takie podpowiedzi, które, yy, które przeważnie ignorujemy. Są, są to rzeczy no, takie banalne nawet. Załóżmy, bierzemy coś do ręki, jakieś tabletki czy jakieś nie wiem, jedzenie i ono nagle nam wypada z ręki. Nie? To może być oznaka, od, tak, taki przekaz od naszej nadświadomości przez podświadomość, że to jest dla nas niedobre. Albo jedziemy gdzieś i nagle zamyślamy się, i skręcamy, wiemy, jedziemy drogą, którą powinniśmy jechać, ale zbaczamy, jedziemy gdzieś tam w bok i, i omijamy yy, następne kilka ulic, i przez to tracimy na przykład pięć minut. A w tym czasie, na tej drodze, którą byśmy pojechali, jechał jakiś tam pijany kierowca, który na przykład uderzyłby w nas, albo mia byłyby potencjały uderzenia w nas. To są takie delikatne yy, elementy, które, które nasza podświadomość może nam przekazać, ale my przeważnie nie zwracamy na to uwagi. Nie? Mhm. czyli administracja dobrze pracuje po prostu tak? No, zgadza się, no, tylko, tylko te wszystkie właśnie elementy muszą z sobą e, elegancko współpracować żebyśmy byli m, taką cał, całą istotą całej okazałości, żebyśmy mhm. mogli przechodzić przez życie bez żadnych właśnie szwanków, nie? a przeważnie mhm. tak nie jest, nie? szczególnie w naszych czasach dużo osób nie zwraca na to uwagi w ogóle ignoruje tą wiedzę nie? mhm no i tu przechodzimy właśnie do punktu takim, jakim jest harmonia i równowaga, czyli połączenia pomiędzy jaźniami. A więc, jeżeli one ze sobą korelują w dobrej jakości i te połączenia, to tak można popatrzeć tutaj, też to tak przyrównałam do związku. Ponieważ ja się zawsze interesowałam związkami międzyludzkimi, no jakoś tak od początku miałam fioła już życia na punkcie tego, że. Z pewnymi ludźmi, jak rozmawiałam, to się umiałam od razu porozumieć i wiedzieliśmy, o czym mówimy. I, a z niektórymi nie byłam w stanie, jakby zrozumieć się do końca, lub musiałam trochę się dostrajać i namierzać, o co tak naprawdę, co ten ktoś ma na myśli, o co tutaj jemu chodzi, żeby żeby dostroić się do tej energii. I zauważyłam, że wiele ludzi też między sobą doskonale się rozumie, a inni wcale na przykład się nie rozumieją. I zastanawiałam się, jak to jest, przecież jesteśmy wszyscy tymi samymi ludźmi, jesteśmy tacy sami, to dlaczego my się nie rozumiemy? A z czego to wynika? A może mamy jakieś różne poziomy? A może mamy inną inteligencję? A może ktoś jest głupi, a ktoś jest mądry? A może ktoś po prostu jest zablokowany albo odblokowany? I właśnie tutaj yy, popatrzą, patrząc na jaźnię, Zaobserwowałam, że jest to związek, czyli my sami w sobie jesteśmy i tworzymy związek pomiędzy świadomością i podświadomością, i do tego dochodzi nadświadomość, która również jest w tym związku. Natomiast tutaj, do obserwacji, jakby na, na co dzień, w, w postaci człowieka, jego sposobu bycia, prawda, poziomu zasobu. Jakby wiedzy tego, o czym mówi, można było obserwować doskonale te dwie jaźnie, jakim, jaką jest świadomość i podświadomość i tę korelację między nimi. Więc zauważyłam, że one też mają ze sobą połączenie i to połączenie nie zawsze działa tak, jak należy. Bardzo często ono jest blokowane, bardzo często ono jest zachwiane lub nie ma go wcale. I zauważyłam, że jeżeli My sami z sobą nie potrafimy tworzyć związku dobrego, czyli pomiędzy świadomością i podświadomością nie przepływa energia, nie ma tej komunikacji. To nie będzie również komunikacji i dostawania tych wszystkich pięknych informacji, o których mówiłeś, z, ze strony nadświadomości. Czyli nie będzie jakby połączenia z tą naszą wyższą jaźnią. I tym samym zauważyłam, że ludzie tacy, jednostki, mają też również kłopot z byciem w połączeniu z innymi ludźmi. Na zewnątrz, czyli nie potrafią się również i dogadać, ponieważ najpierw potrzebna jest ta równowaga i harmonia, którą mamy w sobie, jako istoty, i pielęgnowanie jej w sobie, dawanie jej sobie i dbanie o nią dla siebie, żeby można było y, przebywać w związku i tworzyć piękne związki z innymi ludźmi. I dobrze było, żeby ci inni ludzie również mieli fajny związek sami z sobą, czyli pomiędzy tymi jaźniami, żeby przepływ był energii żeby był przepływ tej, tej świadomości, tego, tego uczenia się nawzajem, ponieważ to jest naprawdę spora praca, jak się dowiadujemy, że tak naprawdę to siebie trzeba troszkę tam wychować. Ja też nie jestem za tym, żeby mówić o podświadomości, że to jest tylko i wyłącznie wewnętrzne dziecko i że trzeba je traktować jak dziecko. Oczywiście, że jest, nie należy z tego rezygnować. Ja do tej pory lubię się pochuśtać na huśtawce w parku. Co prawda z wieczora, żeby dzieciom nie zajmować, prawda, placu zabaw, natomiast nie rezygnuję z tego osobiście. Ale trzeba również wziąć pod uwagę, że podświadomość właśnie ze względu na to pierwszeństwo do świata, mimo to, że jest najmłodsza, to to i w jaki sposób ona będzie działała, jest bardzo dla nas kluczowe. I nie należy tego bagatelizować. Tam jest ogromna moc w tym, że to ona właśnie ma możliwość. Wysyłania do nadświadomości pewnego rodzaju informacji, tego, co my nazywamy naszymi wewnętrznymi modlitwami, pragnieniami, spełnieniem tego, co byśmy chcieli i tego, co byśmy jakby prosili o to, żeby zostało uzdrowione, tego, co sobie planujemy w życiu. I tu przechodzimy do kolejnej jakby części tego, czym jest to planowanie te chęci spełnienia, uzdrawianie, jak i pewnego rodzaju wizualizowanie, prawda, przyszłych różnych wydarzeń. Andy. Wiesz co, może jeszcze myśmy mhm. mówili o podświadomości i trochę na świadomości, ale tak do końca nie powiedzieliśmy, co to jest świadomość. Mówiliśmy dużo o podświadomości i nie powiedzieliśmy, co to jest nadświadomość, więc może tak, żeby to dopełnić, to świadomość, ten nasz świadomy umysł, według Kahunów to jest um, oni, oni to nazwali Uhein, czyli, czyli to jest taki świadomy umysł, który zarządza naszym logicznym, rozsądnym, racjonalnym myśleniem. Jest właśnie tą częścią nas. To, te, to, co ja w tej chwili mówię, to jest moja świadomość, bo ona logicznie dobiera słowa, e, e, tu właśnie e, łączy się, e, łączy fakty, żeby wszystko brzmiało w miarę, w miarę rozsądnie i logicznie, ale pobiera informacje e, z pamięci, z podświadomości. Nasza podświadomość wysyła nam, wysyła w tej chwili te wszystkie moje elementy z pamięci, które moja. Świadomość łączy nie? I, i jest to tak no jest to taki logiczny komputer, można by powiedzieć, który, który wszystko ładnie nam układa. Natomiast podświadomość nie ma, może nie ma, może powiedzenie, że logicznie nie myśli, jest, jest błędne, bo to nie ma czegoś takiego, a też myśli logicznie, ale może nie na takim zasadzie, nie na takim poziomie, jak świadomy umysł. Natomiast nasza nadświadomość. A, czyli ta wyższa jaźń, a, ona się nazywa, tak jak tutaj napisałem, Omakła, według y, Maxwella Longa, i jest to ten duch, właściwie słowo au to oznacza płomień, taki wirujący w powietrzu. To jest ta, taki, taki właśnie duchowy płomień, duch, duch, jak gdyby wirujący w powietrzu. A makła to oznacza rodzic, starszy, jakiś dojrzały rodzic, albo też i utrzymywanie, podtrzymywanie, pielęgnowanie się. Nie? I, te, I właśnie, a makła można powiedzieć, że określa takiego ducha rodzicielskiego, tak, można by to powiedzieć, który kocha mhm. nas bez granic, bez żadnych jakichś. No, y, takich y, y, wytycznych, wytycz, jakichkolwiek <gry> ograniczeń. Mm -hmm. <gry> Jest to właśnie wyższy umysł świadomy, który nawet nie, nie posługuje się takim logicznym rozumowaniem w w jaki, jaki stosuje świadomość, bo jest to o wiele, o wiele wyższy poziom rozumowania. Nasze logiczne rozumowanie nie jest najwyższym poziomem rozumowania w świecie. Myśl sobie tak, tylko e, naukowcy tak myślą, czy też ludzie, którzy właśnie są odcięci od nadświadomości i us posługują się tylko świadomością. E, tak na, większość naukowców tak robi: nie? Maj mają, mają takie klapki na oczach a, i posługują się tylko świadomością, tym rozsądnym myśleniem, żeby Szkiełkiem i okiem zbadać e, jakieś elementy, co nie jest złe, nie? bo do, do pewnego momentu to jest dobre, ale e, nadświadomość ma o wiele większy e, sposób rozumienia wszechświata i rozwiązywania problemów, wybiegający miliony poziomów ponad rozsądne myślenie, dlatego czasami rozwiązania, które przychodzą nam w życiu, wydają się nierozsądne. Ale doprowadzają nas do super celu, czy też do, do jakiegoś elementu w życiu, który sobie zaplanowaliśmy, a rozsądnie byśmy tego nie rozgryźli. Jakbyśmy się nawet starali rozsądnie ułożyć, pomyślcie sobie tak w waszym życiu, ile rzeczy zdarzyło się, które rozsądnie chcieliście ustawić krok po kroku, i one nigdy się nie wydarzyły, natomiast ta nierozsądna strona e, doprowadziła do tego, że one się wydarzyły, albo pojawiło się coś nowego, co zmieniło wasze życie. Nie? To jest właśnie Aumakła, czyli nasza świadomość, czyli nasz duch rodzicielski, który według kahunów jest taką bramą do Boga, tak naprawdę. To jest ten duch nasz, który łączy nas z tymi wyższymi wy wymiarami. Niektórzy mówią, że to może być Bóg, czy część Boga. My jesteśmy. Sami częścią Boga, częścią istoty boskiej, ale to jest ten komunikator, który przekazuje dalej. I teraz, według Kahunów, wszystkie nasze nadświadomości łączą się w jedną wielką sieć nadświadomości i one z sobą się komunikują non-stop. Czyli, jeżeli na przykład krzywdzimy kogoś innego, to Nadświadomość tej Drugiej istoty wie tak naprawdę że, że my ją krzywdzimy Nawet jeżeli świadomość tej istoty Którą krzywdzimy tego nie wie Czy podświadomość To nadświadomość to wie I dlatego a, trzeba bardzo uważać <grytanie> Nie krzywdzić najlepiej nikogo Ale a, a, te, Ta cała siatka Nadświadomości Jest uważana na przykład w hinduizmie, w hinduizmie Za kronikę Akaszy ja myślę, że to można do czegoś takiego porównać, kiedy informacja jest właśnie zapisywana gdzieś tam w tych wyższych poziomach i jest dostępna w każdej chwili dla nas, jeżeli mamy właśnie tą korelację, tą, tą super, te super połączenia między trzema jaźniami. Wtedy możemy otrzymywać jakiekolwiek informacje chcemy. Hmm, tak, tak, zgadza się to. Dokładnie tak to wygląda. Tam jest cały konglomerat. Nadświadomości połączonych ze sobą, co jeszcze daje takie możliwości, jak na przykład, załóżmy, że jeden człowiek myśli sobie, marzy o czymś albo potrzebuje pewnego rodzaju spełnienia lub warunków do spełnienia. I w momencie, kiedy ma dobry sposób komunikacji ze swoją podświadomością, w efekcie czego również jest i komunikacja z nadświadomością. Lub możliwość przesyłania tych różnych zamiarów do tej nadświadomości, to jeżeli pewnego rozwiązania, rodzaju rozwiązania znajdują się gdzieś indziej, to te nadświadomości komunikują się ze sobą, i jedna drugiej mówi, słuchaj, bo ja mam zamówienie tutaj na coś takiego, tak? Albo na to, czy na tamto. A ta druga mówi, słuchaj, a ja tutaj mam akurat człowieka, który też ma tego typu, a nie inne myśli. No i dochodzą do wniosku, a to może ich poznamy ze sobą. No dobrze, to zarażujmy im takie spotkanie, czyli taki zestaw wydarzeń w ich życiu, żeby mogli się spotkać i żeby mogli się poznać. Po to dzięki temu mogli się właśnie dowiedzieć czegoś, co by ich wniosło nawzajem w kontaktach między sobą. No właśnie tutaj takie, Tak, jest takie stare polskie powiedzenie, co ma wisieć, nie utonie i to właśnie to właśnie do tego się odnosi, że cokolwiek tak naprawdę. Robimy, zawsze się zapisuje i to, te wszystkie nasze prośby, nasze myśli, które wysyłamy, trzeba na to uważać, bo one się mogą, mogą no, zmaterializować, zrealizować. Dlatego, że nasza nadświadomość wie, co jest dla nas najlepsze, ale przepuszcza wszystko tak, jak leci. Ona nie zatrzymuje naszych myśli, nie analizuje je może w taki sposób, żeby było jak dla nas najlepiej, ale jeżeli chcemy zrobić coś złego, no to ona nie powstrzyma. Po prostu przepuści to dalej. Żebyśmy no, uczyli się na naszych błędach. Dlatego mamy tak dużo morderstw, mamy tak dużo przemocy, bo można powiedzieć, o jak to fajnie, mówicie o takich fajnych systemach, ale tak naprawdę, dlaczego jeżeli ludzie wiedzieli o czymś takim, to to nie ma już raju na ziemi, nie? Albo dlaczego, jak wiem kiedyś dyskutowałem z takim człowiekiem, on mówi, no tak, chowajczycy, tacy tutaj super wiedzieli o, o, o takich wspaniałych rzeczach. A zabili kapitana Kuka, jak do nich przyszedł, rozwalili go, roz... ro... rozciągnęli go, na... rozszarpali go na kawałki. Słuchajcie, to właśnie jest to piękno życia, że wszystko, co mamy, tak naprawdę podlega tej wolnej woli. My decydujemy o tym, co robimy z własnym życiem i nasza nadświadomość. Będzie nas kochała za to, nieważne, co zrobiliśmy na tym poziomie fizycznym, bo na poziomie fizycznym to zupełnie inaczej wygląda niż z góry. Dlatego ocenianie i analizowanie, przez świadomość jakichś naszych celów, czy naszych dążeń, czy naszych działań, tak naprawdę nie ma do końca dla niej sensu, bo ona i tak, i tak wie, że prędzej czy później my będziemy musieli się nauczyć. Tego takiego normalnego punkt funkcjonowania, żebyśmy się lepszego, żebyśmy mogli się wznieść na te wyższe poziomy. Nie? Czyli to co? Znaczy, że mamy tak doświadczać, doświadczać tych negatywnych rzeczy również. Na poziomie, jakby w momencie, kiedy jesteśmy tu w ciele fizycznym i sobie mieszkamy jako świadomość, podświadomość, jako istota, i my ciało fizyczne, plus cały zapis wszystkich informacji, wspomnień w postaci gronów, kształtów. Prawda, w podświadomości i w ciele widmowym, czyli dokładnym odzorowaniu również życia fizycznego. I co dalej? Skąd mamy takie te wszystkie zamiary i chęci do tego, żeby właśnie krzywdzić, i że nas świadomość na to zezwala, a może ona, moim zdaniem osobistym, nie daje jakby na to zgody, znaczy nie daje. Ona nigdy nie zmaterializuje, ani nigdy nie stworzy warunków. Nie do pomoże, tego, żeby nam, by nie pomoże nam zrobić nic. czegoś złego, tak, tak. Nie, tak. Ale, ale, ale mhm. nie zatrzyma tego, jeżeli za, może zatrzymać w, w mhm. jakichś takich naprawdę ekstremalnych e, e, warunkach, kiedy uzna, że musi ratować na przykład e, ciało fizyczne z świadomością i podświadomością. Na, e, dzieje się to tak, e, przeważnie się dzieje na przykład na wojnie, nie? kiedy e, człowiek musi być uratowany, z jakichś powodów w przyszłości musi być uratowany, wtedy mówi się, że takiego człowieka kule się nie mają, przypuśćmy, e, i on wchodzi, gdzieś tam idzie, jak szalony, e, gdzieś walczy, a, a do niego strzelają, a on cały czas e, przeżywa. Do, mieliśmy takich przykładów mnóstwo, albo matka, która rodzi dziecko, a, i załóżmy, ma jakieś, takie powikłania, że musi umrzeć, a, normalnie by umarła, a jednak przeżywa, i bo nasza nadświadomość ma taką moc, może wniknąć w struktury nasze materialne i zrobić ten cud, żeby na przykład matka przeżyła następne kilka lat, żeby to dziecko mogło przeżyć, nie? żeby mogło funkcjonować normalnie przez jakiś żeby mogło żyć, nie i potem, potem dalej już będzie. No, będzie, będzie miało lepsze warunki do wystartowania w życiu. Może się tak zdarzyć. Może się zdarzyć tak, że e, mamy e, coś, co jest dla nas bardzo złe. E, narkotyki, czy tam jakieś, nie wiem, alkohole. E, I jednak w naszej świadomości, podświadomości istnieją elementy e, takiego. Dobrego um, zaczynu, że chcemy się zmienić, że um, mamy, mamy szansę na to, żeby poprawić nasze życie, wtedy nasza nadświadomość może wyniknąć i po prostu stworzyć jakieś elementy, które nas z tego wyciągną. Ale jeżeli nie robimy tego, co mamy zrobić, to po prostu nas e, wyciąga z tego świata i musimy się odrodzić ponownie. Ne, to, to tak wygląda jak jak w skróconym, w skróconym schemacie jakby jakbyśmy porównali do jakiegoś żołnierza spadochroniarza który jest rzucany na misję i nasza nadświadomość ma plan naszego życia na przykład tego w którym w tej chwili jesteśmy i myśmy sobie zaplanowali że mamy pójść od punktu A do punktu B prawda i teraz jako spadochroniarz spadamy na punkt A i idziemy do punktu B. No ale my nasza nasza nadświadomość widzi, że my nie idziemy do punktu B, tylko idziemy do punktu C i tam jeszcze po drodze zakręcamy przez jakieś haszcze, nie wiadomo, co robimy. Wtedy e, dostajemy komunikaty od naszej nadświadomości w postaci e, jakichś właśnie załóżmy, problemów życiowych czy chorób. Na, za, za, nasza nadświadomość zatrzymuje nas, pokazując, e, e, że nie tędy droga. Momencie, kiedy y, idziemy dalej, gdzieś tam do punktu D, nie do punktu B, no to po prostu jesteśmy odwoływani. Ja tak to rozumiem, nie? Mhm. Mhm. Czyli wtedy z, y, takie są wydarzenia, jakby trajektoria tych wydarzeń, że jesteśmy odwoływani z tego, tak, z tego tak, miejsca. Tak, tak, tak. Mhm. No, słuchaj, tak naprawdę z punktu widzenia naszej nadświadomości, ona funkcjonuje w zupełnie innej przestrzeni. Nasza nadświadomość, nie jest, ona jest, może wnikać w nasze ciało fizyczne, ale tak naprawdę jest poza obrębem naszego ciała fizycznego w zupełnie innej przestrzeni, czasoprzestrzeni. Dlatego, że nasza świadomość, i tak jak mówiliśmy, i podświadomość jak gdyby siedzi wewnętrznie w naszym ciele fizycznym. Kahuni mówili, że jest, nasza podświadomość jest taką niebieską matrycą, która ogarnia całe nasze ciało. I z tej, z tej niebieskiej matrycy wychodzi, tutaj właśnie pokazuje taki, jak gdyby sznur AK, to zaraz do tego dojdziemy, kt, którym podświadomość jest połączona z naszą nadświadomością. I ona nad nami, jak gdyby czuwa, jak taki balonik cały czas, w, może, może się zbliżyć do nas, wtedy odczuwamy jej. Obecność bardzo mocno energetycznie, ale przeważnie tak nie jest. Jeżeli człowiek jest odłączony, jeżeli nie zdaje sobie sprawy z tych połączeń i jest, jest po prostu no, jest rozczłonkowany, nie ma, nie ma żadnych korelacji między sobą, to nadświadomość prawdopodobnie nie będzie odczuwana. Ona będzie czekała, będzie wydawała oczywiście cały czas komunikaty i sygnały, szczególnie w nocy, kiedy śpimy. Mamy różnego rodzaju sny prorocze i tak dalej. Ona będzie się z nami komunikowała, ale nigdy nie będzie wnikała w naszą wolną wolę. Mm -hmm. Oczywiście nie, nie będzie absolutnie. To też y, tak nie jest. I właśnie tutaj do czego zmierzamy? Do tego właśnie, że, żeby powiedzieć o tym, jak to jest utrzymać tą stan, ten stan harmonii, czyli połączenia pomiędzy jaźniami, tak żeby ta nasza nadświadomość uczestniczyła w naszym życiu. Przecież my jej potrzebujemy. Ja we wszystkich różnych procesach oczyszczania, uwalniania z tych negatywnych, negatywnych może nie, bo pozytywne, negatywne to są jakby przeciwległe, prawda? może być plus czy minus, z tych takich zżerających, jak to kachoni mówią, towarzyszy, ponieważ oni tak nazywają yy, programy. To, Ale co my dzisiaj nazywamy programy. Tak, kom, kompleksy tak. programy, które Dokładnie. nam są wrzucone do podświadomości. Dokładnie. To więc, w, w, jeżeli używam y, oczyszczania się, prawda, różnych technik z tego, żeby w, wypuszczać to z, z mojej podświadomości, to bardzo często mówię takie słowa, że proszę o udział i pomoc w procesie uwalniania i oczyszczania się y, swoją nadświadomość. I to jest jeden z tych wstępów do takiej skutecznej właśnie modlitwy, ponieważ teraz trzeba by się jeszcze zastanowić nad tym, Dokładnie. Czym są jeszcze te połączenia jak w jaki sposób są połączone te, te jaźnie ze sobą? A więc są połączone tak zwanymi nićmi AK. Tak? Z substancji widmowej. I tutaj jeszcze jak patrzymy na te trzy jaźnie, to też na podświadomość to się mówi Q, a na świadomość LONO. To są również nazwy określające średnią i niższą jaźń. Jak już tak patrzymy na te nazwy, prawda? Natomiast y, 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 Połą połączenie ich, tak samo jak i połączenie nas z innymi ludźmi, z różnymi wydarzeniami i tak dalej, wszystko jest przez tą substancję widmową, czyli tą eteryczną, nazywaną AK, dokładnie, nici widmowe. I tutaj również nasz świadomość jest połączona z tą podświadomością taką właśnie nicią, taką ścieżką. O tym też mówi się, że jest to ścieżka i że ta ścieżka jest u różnych ludzi, Otwarta w całości lub zamknięta do połowy, lub całkowicie zablokowana. Czyli jakby w ogóle nie ma możliwości, jakby połączenia, ani możliwości proszenia o pomoc tym świadomości o, pom o to, żeby, żeby te procesy, prawda? Chociaż no, ja myślę, że może tak nie do końca, bo jeżeli my jako świadomość bardzo intensywnie będziemy szli w kierunku tego i zmiany swojej wolnej woli, swojej woli na taką korzystną, dobrą, pozytywną, to wtedy ta podświadomość wreszcie zareaguje. Jeżeli z nią jesteśmy w dobrym kontakcie, to na pewno będziemy mieli też i możliwość kontaktowania się do tej nadświadomości. Za czym idzie tutaj takie są kropeczki, prawda, na tym rysunku z tej nadświadomości, jakby spływa w kierunku świadomości, czyli co? Wiedza, informacja, mana i energia o zupełnie innej y, sile, czyli tej zwanej potrójnej mani, ponieważ świadomość się posługuje. Tak, podwójną tutaj, prawda? Mamy trzy, trzy poziomy napięcia siły życiowej, tak naprawdę, czyli umysł inaczej, ciało, podświadomość, serce inaczej i nadświadomość również ma ten wysoki. To się też w Hunie, tutaj w symbolach Huny, pokazuje w ten sposób, że, że się tak jakby no, trzy fale, prawda? Że to jest potrójna mana, pojedyncza, prawda? I podwójna. Też to w symbolach Huny, które też można sobie właśnie uląga. Pooglądać jest taka książka właśnie Huna w symbolach. To, to znaczy, tam bardzo pięknie jest tak, zobrazowane. To tak. Właśnie, co właśnie, pokazuje że... również tak, występowanie Huny w Egipcie. <gryś> Niesamowite jak daleko, i wszędzie. I, I u barberów również byli ludzie i tak zwani, może nie kachuni, może inaczej w inny sposób, ale też, też szamani, którzy się posługiwali właśnie tymi samymi sposobami jakby uzdrawiania. Więc teraz nawiązując tutaj do tego, jak to jest z tymi, z tymi połączeniami, z tymi nićmiaka, my, jako ciało fizyczne i podświadomość, mamy też taką zdolność, właśnie łączenia się z innymi ludźmi lub przedmiotami. Czegokolwiek nie dotkniemy, prawda? to tak jakby przyklejamy tą, tą nitkę z tej niewidzialnej substancji widmowej, która jest tak bardzo plastyczna, że nawet jeżeli jesteśmy po drugiej, na drugiej półkuli ziemskiej, to w dalszym ciągu te nici, one nie urywają się, nie pękają. Chociaż ja zaobserwowałam, że jeżeli trafiają na bardzo gęstą materię, na poziomie oczywiście najbardziej subtelnym, jeżeli chodzi w ogóle o poziom materialny, o naj, już naj, najlżejszym jakby zagęszczeniu energii, to są w stanie się przerwać. To Jest znaczy, taka możliwość. Tak? I tutaj są to właśnie te bardzo gęste, na poziomie najbardziej no, subtelnym z możliwych, prawda, yy, gdzie no, to nazywamy programami, tymi destrukcyjnymi towarzyszami. Niestety. I teraz, jak popatrzymy na te nici widmowe. To my tą nitkę potrafimy wyciągnąć, jeżeli ktoś jest bardziej wy, no, plastyczny, wytrenowany, i tutaj to właśnie różnych ludzi, takich jak telepaci czy psychometrzy, Jasnowiz będzie już jakby umiał wyciągnąć na odległość taką nitkę z tej substancji widmowej na tyle daleko, żeby dostroić się do każdego punktu w czasie i w przestrzeni, z którego chce wiedzę i informacje poznać i uzyskać. I tutaj, jakby według Huny, wiedza jest taka, no, tak jak właśnie tam też opisywał Long, że my wysyłamy po tych niciach widmowych duplikaty naszych zmysłów, fizycznych zmysłów. Czyli posiadamy zmysł smaku, węchu, prawda, zroku, słuchu i możemy te duplikaty, znajdujące się w naszym krystalicznym wzorcu ciele widmowym, wysłać po tych niciach, substancji widmowej, po tych niciach AK do danego punktu, do którego w danym momencie dostrajamy się i chcemy pobrać daną informację. Możemy posmakować, powochać, odczytać obraz, usłyszeć, ponieważ wszystko jest jakby zjawiskiem również falowym w przestrzeni, to możemy odczytać dowolnie, co chcemy i kiedy chcemy. Oczywiście, że to wymaga pewnego rodzaju treningu. To nie jest tak, że jedni rodzą się z tymi zdolnościami bardziej jakby mają to tak od początku. Jest im dużo łatwiej, jeżeli później jeszcze trenują, no to wiadomo, że pracując z tym szybciej im to idzie. Natomiast każdy z nas ma tego typu zdolności i może to w sobie wytrenować. Więc tutaj, jakby zamiast tych ciężkich zmysłów na poziomie ciała fizycznego, którymi możemy obserwować, smakować i widzieć w momencie, kiedy stoimy naprzeciw czegoś ciałem fizycznym, Możliwe jest również używanie jego, ich duplikatów. I tak można by bardzo pięknie tutaj rozwinąć to, czym jest właśnie to widzenie, jasnowidzenie. I to nie tylko i wyłącznie na przykład podróżować czy przenosić te, te duplikaty zmysłów po poniciach do ludzi czy miejsc, w których już byliśmy, bo tam jest bardzo łatwo, jakby kiedy już wiemy, kiedy już znamy pewien obszar, do niego się dostroić, wyciągnąć pewne informacje, rzeczy, to jest łatwiej niż do przedmiotów i rzeczy i ludzi, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy, a tylko wiemy o ich istnieniu, tak naprawdę. Więc teraz, jeżeli chcemy czegokolwiek się dowieść, to możemy też za pomocą tych nici widmowych. Przy czym są to również połączenia bardzo ważne i to znowu popatrzę na związki międzyludzkie, co mnie bardzo też zawsze, jak już mówiłam, interesuje, narodziny, że ludzie, którzy ze sobą przebywają dużo czasu w związkach rodziny, mają te nici widmowe używane bardzo często, bo bardzo często przebywa, przepływają po nich informacje. To bym chciała zachęcić w ogóle do komunikowania się telepatycznie. Zróbcie sobie parę takich testów w domu z kimś bliskim, że zamiast mówić wprost w kuchni, cokolwiek do siebie lub gdzieś tam, kiedy spędzamy czas, czas ze sobą. To wypowiadać telepatyczne zwroty, czyli nie mówić tu, nie używać ust jako, jako wymowy, jako wyrażania się, tylko przekazywać tą myśl, która tak naprawdę dostaje swoje własne ciało widmowe, które jest rzeczą, która jest materialna i jest możliwa do odczytania w przestrzeni, czyli po tej nici widmowej przebiegają, te myśli naładowane energią. Przebiegają obrazy, istnieje teleempatia, czujemy emocje, czujemy stan emocjonalny innych ludzi bardzo szybko. To jest coś, co jest dla odczytu, i wtedy można sobie ćwiczyć i sprawdzać, czy ta osoba, ten człowiek, co z nami jest, w danym momencie, czy on to odczyta, czy coś odpowie, a może powie to samo. Zawsze z tym występuje taka trochę śmieszna sytuacja, gdzie. Yy, Zastanawiają się wszyscy, kto to pierwszy pomyślał, a kto był pierwszy, a może ja, a może ja nie, a może ty, a skąd powstała ta myśl? Gdzie ona miała swój początek, tak naprawdę? I tu są bardzo ciekawe te, te sposoby, gdzie właśnie pracując z tym dużo się uczymy. I te nici widmowe, po których przepływają te informacje, te kształty myślowe, które już są rzeczami, one u różnych ludzi mają różną grubość. W przypadku, kiedy znamy kogoś bardzo słabo, albo prawie, że niemal wcale, ta nitka jest dość cienka, jest nieużywana, nie przepływa energia w jedną i w drugą stronę. Nie czujemy, nie odczuwamy tych, tych myśli. Natomiast w przypadku, kiedy jesteśmy z kimś blisko, to wiadomo, że potrafimy coś poczuć, wiedzieć od razu, ponieważ te nici są używane często. Jak są używane często, zamieniają się wręcz w wręcz takie grubie, grube sznury, takie gęste te niciaka, gdzie bardzo szybko przepływają Momentalnie te informacje, te kształty myślowe. My to wiemy od razu. Im częściej się to używa, no to tym lepiej. I zauważcie, że jak dwoje ludzi, na przykład w związku, tak podam taki, taki przykład, jeżeli są ze sobą razem, no to komunikują się świetnie, ba, bardzo dobrze. Dużo jest y, tych odczytów, niezależnie czego. Nie mówię, że dobrych, czy tam negatywnych myśli, natomiast w momencie, kiedy się rozstają i ten związek już jakby no, kończy się to po jakimś czasie ta nić łącząca robi się coraz znowu słabsza, słabsza, zamieniając się w taką bardzo cienką nitkę, gdzie jeszcze pewne połączenie mamy, ponieważ istnieje baza wspomnień w naszym ciele filmowym, pochodzącym z czasu przebywania z tą osobą, natomiast my jako tako tego kontaktu już nie mamy. Nie myślimy o niej na co dzień, tak jak w czasie, kiedy byliśmy razem, od rana do wieczora lub yy, będąc w pracy, po prostu każdy z nas idzie w swoją stronę, gdzieś do, do swojego życia, i tak jak na początku coraz częściej, coraz później rzadziej i rzadziej ten kontakt się utrzymuje. Przy czym na przykład spotykamy nowych ludzi na swojej drodze, z którymi rezonujemy w danym momencie, tym, co mamy w sobie, i tu się zawiązują kolejne jakby znajomości, te nici, i przepływ energii, przez nie następuje. To jest takie bardzo naturalne, zauważę Andy, w życiu każdego człowieka, prawda? O tak, no, te w, w ogóle Aka i, i do tego Mana jest to jedna z podstawowych, jest to są podstawowe elementy huny, bez których ani róż. Dalej, wiesz, mhm. Aka, a, tak naprawdę Hawajczycy nazywali to substancją boską, a, i no ona ma, żeby, żeby sobie wyobrazić to tak na nasze czasy technicznie, no to AK to są takie rury, które na przykład nie wiem, które przeprowadzają wodę w środku i one się właśnie łączą, są w całym budynku tutaj, czy tam w domu jakimś, i my ich tak naprawdę nie widzimy. Ale przez nie płynie woda. Dopiero wtedy do, za, zauważamy, jak odkręcimy kran, że, że mamy tą płynącą wodę. W ogóle woda, w, symbol wody, tak jak mówiłaś, jest w, wśród kachunów tym symbolem many, czyli tej mocy, czyli energii życiowej. I teraz e, e, może e, ja jeszcze na moment tylko wrócę do tych naszych podświadomości, świadomości, świadomości, bo nasza jednym zapomnieliśmy powiedzieć, że z jedną z podstawowych um, podstawowych elementów um, naszej podświadomości jest wytwarzanie many, czyli naszej energii życiowej, i teraz podświadomość wytwarza tą manę um, no w dwa sposoby. W więcej sposobów, ale dwa podstawowe sposoby. Pierwszy to jest po, pobieranie z tlenu i pożywienia, i przerabianie tego na, na manę. A drugi sposób to jest pobieranie manny ze wszechświata, bo mana jest wszędzie. Jest to moc, jest to energia życiowa, która w innych religiach była nazwana tak w hinduizmie Prana na przykład, czy ci w Chinach. Więc nasza, nasza podświadomość ma możliwość pobierania tej energii właśnie z wszechświata. Możemy to źródła. robić z Źródła, źródła, no, z źródła. No, mo możemy to robić mhm. właśnie. Poprzez symbole. Tak naprawdę nasza podświadomość porozumiewa się z całym wszechświatem za pomocą symboli i e, symbolem many jest woda, więc możemy zamknąć oczy, zacząć oddychać głęboko e, i wyobrazić sobie, że jesteśmy pustym naczyniem i e, jesteśmy wypełniani powoli w, oddychając wodą aż do czubka głowy i potem z czubka naszej głowy mamy tak dużo wody, że wytryskuje nam taki taka fontanna, fontanna wody i, i właśnie napełnianie się manną jest jednym z podstawowych elementów właśnie produkcji, jak gdyby manny przez podświadomość, która zasila w ten sposób naszą świadomość i nadświadomość. Teraz manna, w którą produkuje podświadomość jest... Jest tym, tym, tą podstawową formą energii. Natomiast, kiedy ta manna dostanie się do naszej świadomości przez tutaj to połączenie, o, właśnie tutaj to połączenie, to nasza na, uhein, czyli świadomość, przerabia to na wyższy poziom manny. Tak jak mówiłaś, te dwa, dwa falujące symbole wody, jest to wtedy nazwane mana-mana. Jeżeli Nasza podświadomość przekaże manę do nadświadomości. To nadświadomość ma zdolność przerobienia tej many w największą formę, najbardziej energetyczną formę, która się nazywa manaloa. I ten tutaj, ten deszczyk, który tutaj zrobiłem na Photoshopie, to jest, to jest właśnie manaloa, która spada na naszą świadomość. I ta Manaloa ma właśnie możliwość czynienia cudów. No ta tam moc jest jak gdyby potrójna i może wnikać w nasz trójwymiarowy świat, zmieniać cokolwiek tam chce. Ale AK, AK są bardzo ważne. Ja nie, nie wiem, czy można je przerwać. Można je mentalnie na przykład pomyśleć, jeżeli nie chce się mieć z kimś, Połączenia, to można po prostu sobie wyobrazić nożyczki jakieś czy cokolwiek i odcinamy się od, od tej osoby, bo każda osoba, która się do nas dotknie, zostawia tak, takie połączenie, ale nie musi się nawet dotykać, bo wystarczy, że tylko spojrzymy bardzo mocno sobie w oczy. Oczy łączą ludzi yy, bardzo mocno. Są to brama, jest to brama do duszy, i, i tutaj mogą nastąpić bardzo mocno, mocne energetyczne połączenia. Yy, dlatego też no, w starożytności się mówiło, że właśnie uroki rzuca się oczami, oczyma, czy tam, yy, że trzeba właśnie zakrywać oczy przed czymś niebezpiecznym. Yy, dla, dla, to Dlatego właśnie. Ale um, te, te linie AK, te, te, te rury AK, te, te, one usychają. Tak mi się wydaje, tak o tym mówił właśnie Max Freedom Long, że one po pewnym czasie nieużywane usychają. Natomiast w naszych połączeniach tutaj one mogą być zablokowane. I ta, ta, te blokady przeważnie powoduje podświadomość poprzez kompleksy, których się nabawiamy, poprzez. Jakieś niewłaściwe patrzenie na, na świat, albo, albo jakieś um, grzechy, które nam wydaje nam się, że popełniliśmy, które są takimi kłodami na drodze um, do porozumiewania się między świ naszymi świadomościami. I wtedy, kiedy nie następuje przepływ um, swobodny um, many między nimi, um, wtedy zaczynamy wpadać w różne właśnie kłopoty. Dlatego trzeba dążyć jak najbardziej do oczyszczenia tych dróg, bo wtedy, kiedy płynie tam mana między nami, między tymi trzema elementami, no wtedy jesteśmy w stanie takiej duchowej homeostazy. Mhm. No, i tu właśnie, duchowa homeostaza, czyli równowaga i harmonia pomiędzy wszystkimi jaźniami. Ja pracując na zajęciach swoich właśnie z jaźniami i z połączeniami między jaźniami, odkrywam bardzo dużo tego, o czym wspominałeś przed chwilą, czyli tego, co blokuje ich połączenia, programów o tych niskich wibracjach, przekonań, różnego rodzaju fiksacji i kompleksów. Z czego to powodu nie ma wystarczającej energii na to, żeby utrzymać procesy świadomości. Ludzie, którzy są słabi energetycznie, nie dopływa do nich energia, gdzie ich energia jest pochłaniana, pożerana wręcz. Nie są w stanie utrzymać procesów świadomości. Zobaczcie, że człowiek chory, leżący, on porozmawia, ale już nie jest w stanie utrzymać konwersacji przez dłuższy czas. Zazwyczaj trwa to bardzo krótko i mówi: Dobrze, dobrze, bo już sobie muszę odpocząć, już nie jestem w stanie dalej, prawda? Nie, nie potrafię, nie mogę. Więc jego jakby poziom energii nie pozwala mu na to, żeby utrzymać procesy świadomości, czyli logicznego myślenia, czyli yy, decydowania, czym zajmuje się właśnie świadoma yy, świadomość, czyli, czyli ta nasza wola. Nie ma tej woli, nie w stanie jej utrzymać. I teraz skupiając się właśnie na tym, co tak naprawdę jakby blokuje te połączenia, poprzez to, że można to oczyścić przywracamy naturalny, harmonijny stan pomiędzy jaźniami, czyli ta, ten, ten człowiek odzyskuje jakby siebie, możliwość poznania siebie nawzajem, że te dwie jaźnie mogą pracować w zespole, czyli wymieniać się nawzajem tym, co każda z nich w danym poziomie potrafi zrobić. Gdzie jako świadomość już taka, taka starszy brat, starsza siostra może zaopiekować się pod świadomością, a podświadomość jej wyrównuje i zwraca, opiekując się nią w postaci właśnie tych pozytywnych energii na utrzymanie ich proces, procesów. Każda zna jakby swoje miejsce, każda z nich ma swoją y, przestrzeń, w której doskonale się jakby porusza. Jeżeli to jest w harmonii, to wtedy do nas świadomość też przychodzi. Widząc, że te dwie tam pracują bardzo dobrze, starają się być ze sobą w równowadze, to też przyłącza się i bardzo często możemy to odczuć właśnie w postaci tego spływania, tej pięknej energii, która jest tym, czego pragniemy. I tu przechodzimy do tej modlitwy według Huny, co to tak właściwie jest i czym to jest i kiedy po, to w ogóle może mieć miejsce. Po, poczekaj, poczekaj chwilę, bo może musimy no. jeszcze wspomnieć o tych właśnie kłodach, o tych, o tych blokadach, mhm. które powstają w naszej podświadomości, i, I to one są tym jednym z tych takich elementów, które powodują, że nasza podświadomość, jak gdyby wstydzi się, chowa się um, i nie komunikuje się z naszą nadświadomością. I takim najpo, najpotężniejszym um, problemem jest poczucie grzechu, na przykład A w przypadku, na przykład jak, jak spowodujemy e, jakieś, jakiś emocjonalny ból, albo skrzywdzimy kogoś fizycznie, lub duchowo, czy emocjonalnie, wtedy. Wtedy zaczyna się ten, ten problem, e, bo nasza, ten nasze niższe ja, nasza podświadomość ma takie poczucie winy, że e, ma, ma wyrzuty sumienia, których tak naprawdę nie pokazuje na zewnątrz, e, i e, tak jak małe dziecko, właśnie chowa się gdzieś tam w kąt i, i, i nie, chce, nie chce komunikacji, nie chce komunikacji z naszą wyższą jaźnią, i wtedy. Robi się właśnie ciche, takie, boi się wszystkiego, jest niekomunikatywne i wtedy nawet modlitwa nie pomoże. Wtedy trzeba najpierw usunąć te elementy, żeby można było spowodować, że, te, że nasze podświadome ja skomunikuje się właśnie z naszą nadświadomością, przekaże modlitwę dalej. Bo jeżeli tego nie ma połączenia, no nawet jeżeli pójdziemy gdzieś tam do jakiejś świątyni, kościoła czy, i modlimy się, składamy ręce jak najbardziej, to tak, jakbyśmy rozmawiali do telefonu, który ma odcięty drut. Nie ma, nie ma podłączenia. To, no tak, no, da, to dalej nie idzie, nie idzie dalej. To się zatrzymuje tylko, tylko w tej, tej, tej przestrzeni. Już świecę z tym odciętym drutem. No. Dokładnie, dokładnie tak, Dobra. ale widzisz teraz. Bo tak o tym mówisz wszystkim. A skąd to się wzięły w naszej podświadomości takie, takie przekonania, które powodują, że podświadomość czuje się winna, jest grzeszna, jest wstydząca się i chowająca, przez to, że coś tam zrobiła czy wykonała? Skąd się wzięło to całe oprogramowanie, że w ogóle znajduje się w tej podświadomości? Z czego to powodu żadna z modlitw naszych nie będzie skuteczna, bo nie ma po prostu otwartej ścieżki do nadświadomości. Prawda? Właśnie, właśnie. No i mhm. e, według kahunów e, e, taki proces oczyszczania nazywał się kala, nie? E, jeżeli chodzi o, o naszą podświadomość. E, I ten proces to praktycznie wyglądało na m, tak, że trzeba było e, zdać sobie sprawy z tego, że wszystko można odwrócić e, i świadomość nasza musiała... W tym momencie albo musi nauczyć naszą podświadomość formy jakiejkolwiek formy przebaczania innym istotom i wtedy dopiero kiedy przebaczymy i osoba, którą skrzywdziliśmy przyjmie to przebaczenie, no to ta droga się jak gdyby otwiera i możemy dalej właśnie mieć komunikację z naszą, z naszą nadświadomością. To przebaczenie Mogło być robione w różny sposób. Mogło być to jakieś czyny, które spowodowały, że dana osoba nam przebaczyła za dane krzywdy. Jeżeli mogłoby być to po prostu takie naprawdę emocjonalne proszenie o przebaczenie, niekoniecznie musimy się kontaktować z tą osobą. Jeżeli osoba na przykład zmarła, która, która, którą skrzywdziliśmy, wtedy wystarczy, że będziemy prosić. O to przebaczenie, ale musi być to naprawdę emocjonalnie, takie, z pod, podłożem emocjonalnym. To nie ma być taka, o proszę, sobie, o proszę tą istotę o przebaczenie, bo zrobiłem źle. Nie, nie, nie. To musi być naprawdę takie ostre mm, przyłożenie się do tego, bo, bo inaczej to nie będzie wtedy działało, bo, bo nasza podświadomość działa właśnie na emocjach. Jeżeli czym bardziej emocjonalnie podejdziemy do jakiegokolwiek Elementu, z którym, w którym pracujemy z podświadomością, tym będzie to większy efekt. Dlatego ta forma przebaczenia jest zawsze, zauważ, istotna i ona jest wszędzie, we wszystkich religiach. Nieważne, jakbyśmy na to popatrzyli, w religii katolickiej mamy form forma spowiedzi, jest czymś takim. Jest, jest czymś takim, może nie do końca. To było dobrze no, zrobione, skonstruowane, ale w momencie, kiedy człowiek ma jakieś grzechy i mówi to komuś, w tym momencie, kapłanowi, no to um, dostaje przebaczenie, czy tam odpuszczenie grzechów, to spada nam taki ciężar. Nie? Większość ludzi mówi, że spada nam taki ciężar. Dl dlatego tak jest, bo nasza podświadomość, jak gdyby, o, ucieka od tych grzechów. Pozbywa się ich, które popełniła, i otwiera się droga do e, dalej, do nadświadomości. E, no, w, w, wiele, wiele jest innych technik jeszcze oczyszczania, ale to, to byśmy gadali, gadali. E, hoponopono jest takim, takim, e, taką techniką, to w, w, stało się modne ostatnio, wszyscy o tym e, mówią, ale to jest bardziej technika już zwrócona na społeczności, na rodzinę, na e, kiedy, kiedy ludzie oczyszczają swoje problemy powstałe, właśnie na bazie jakichś tam niesnacek, które trzeba oczyścić. Nie? My tutaj, ja tutaj mówię o, o, nasz, o tym naszym, naszym układzie, tej trójcy Przenajświę, jakbyśmy to przełożyli na, na religię, więc ta, to oczyszczanie kala jest bardzo, bardzo ważne. Bo bez tego nie ma drogi dalej. Nie ma, nie, jeżeli nie mamy oczyszczonej podświadomości, to nie, nawet nie podchodźmy do modlitwy, bo ona dalej jest to, jest to zbędne. Jest to, jest to marnowanie czasu, dlatego że nasza podświadomość tego nie przekaże dalej. Nie? Bo modlitwa Huny to następny etap, o którym powinniśmy chyba powiedzieć, prawda? Bo to jest e, takie zwieńczenie tego wszystkiego, bo o, daje to, mm, jest to końcowy rezultat tych całych mechanizmów, o których mówiliśmy, które doprowadzają do tego, że mam jakiś efekt z tej wiedzy. Nie? No tak powiedziałeś tutaj, że, że ta kala to jest oczyszczenie jakby takie nas samych, tylko że wszelkiego rodzaju jakby problemy, uwikłania, konflikty zdarzają się poprzez to, że jesteśmy w kontaktach z innymi istotami, bo tak człowiek sam z sobie ja wiem. Nie, 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 ja, no, nie, nie to m, może no. źle się wyraziłem. Nie, nie, to jest oczyszczanie naszej podświadomości, ale oczywiście te konflikty powstały z osobami z zewnątrz, nie, przeważnie, ale mhm. niekoniecznie, bo one mogą też powstać w wyniku jakichś błędnych naszych e, sposobów myślenia, dogmatów, które zostały nam zaszczepione. E, e, czyli wytworzymy sobie jakieś blokady emocjonalne czy energetyczne. Które sami sobie wytworzyliśmy. Nie? Jesteśmy na mhm. przykład przekonani, że jesteśmy złą istotą, nie, e, e, niegodną, bo coś tam robimy nie tak jak powinniśmy, bo system społeczny czy religijny nakazuje nam inaczej, a my nie zrobiliśmy tego, więc możemy sobie wrzucić takie programy sami, i te oczyszczanie kala jest właśnie e, do tego, do tego służy. Mhm. Tak. Świetnie. Dobrze, że doprecy doprecyzowałeś, Ja celowo to pytanie zadałam, bo Ty, prawda, masz sporą wiedzę na ten temat. No, świetnie, że możemy sobie tak powymieniać te wszystkie informacje. To się bardzo cieszę z tego. I teraz, ja jak też już skupiłeś na tym. Czekałam na, na to miesiące, żeby z Tobą A. o tym porozmawiać. A, I fajnie. Cieszę się, że, że, jest, że jest pozytywnie tak dobrze. Podczas rozmowy jest bardzo ważne, właśnie, przy wszystkich wywiadach, to, żeby żeby szło to flow. I teraz. Jak już tutaj patrzymy na tą modlitwę, Huny, to czym to jest ta modlitwa tak właściwie? To co to jest takiego, jak zwykle modlitwa nam się kojarzy, jakby co? No z kościołem, prawda? Z tym, że modlimy się za coś, w intencji czegoś albo kogoś, czy dla siebie. Ale po co? Zazwyczaj po pomoc. Potrzebujemy pomocy, potrzebujemy rozwiązania pewnego konfliktu, po potrzebujemy uzdrowienia, wyzdrowienia lepszego rodzaju jakby m, możliwości na przyszłość. Szczególnie jeżeli chodzi o kontakty, o właśnie związki międzyludzkie, o, o szczęście. Nie wiem, czy ktoś się modli o Porsche na przykład albo jakiś dom z ogrodem. No, mo, no można, można, nie ma problemu. Właśnie, właśnie dlatego modlitwa Huny jest tak naprawdę to nie jest modlitwa. To jest no, no, modlitwa jest to tylko taki, no, taka nazwa, a, dlatego że kojarzy nam się to z religią, ale a, modlitwa HUNY nie musi polegać na tym, że wchodzimy w jakieś górnolotne a, duchowe aspekty. Może być to modlitwa, która prosi o polepszenie naszego, właśnie finansowego, jakiegoś tam poziomu, albo chcemy mieć, nie wiem, lepsze Porsche. Nie? To, to, to na, nasza, nasza nadświadomość nie, rozróż nie, nie wnika w to, co tak naprawdę my chcemy. Jest to, Ja bym to porównał do, do takiego do i poczty. Nie? Wysyłamy list, który jest, ma jakąś zawartość, i e, nasza Nasza podświadomość przyjmuje ten list jako listonosz, czy tam jakaś poczta i wysyła to dalej. Nie? Czy ten list jest potem gdzieś tam otwierany u te, do, do tego, kto jest zaadresowany, gdzieś tam do adresata, a, i ten adresat po prostu a, czyta ten list, i odpowiedź idzie z powrotem albo nie, w zależności od tego, a, jaki jest plan naszej duszy. Nie? Jeżeli jeżeli nasz, plan naszej duszy jest to, żebyśmy się e, rozwijali w materialnym świecie, bo taki jest, nasz plan, taki jest nasz plan, no to będziemy mogli o to prosić. Jeżeli nasz plan jest taki, że e, nie możemy tego robić, a powinniśmy się rozwijać duchowo, no to nie dostaniemy tego Porsche, czy tam czegoś, tylko będziemy musieli, do, dostaniemy jakieś wskazówki, żebyśmy mogli zwrócić uwagę bardziej na swój rozwój duchowy. Ale modlitwa Huny może dotyczyć każdego aspektu naszego życia, od fizycznych po najbardziej zaawansowane duchowo. Mhm. Czyli jest to pewnego rodzaju spełnienie, takie jakiego, jakie chcemy uzyskać, zamiar. I teraz jakby skuteczność tej modlitwy jest I istotna. Tak, tak, właśnie i tak, nie powinniśmy osądzać żadnej osoby mhm. za um, sposoby czy też motywy um, jakiejkolwiek modlitwy i śmiać się z tego, nie? Bo, bo tak jak mówię, każdy jest na różnym poziomie rozwoju I to, nie, i to nie znaczy, że jest gorszy w oczach Boga, czy w oczach naszej nadświadomości. Nasza nadświadomość jeszcze raz powtarzam, kocha nas bezgranicznie, bez różnicy na to, kim jesteśmy, co robimy. I w jakiej sytuacji się znajdujemy? Także um, um, ta modlitwa Huny, moim zdaniem, jest takim um, dostrojeniem się um, do mocy, właśnie many, um, z którą pracujemy, i pokazuje nam, um, daje nam możliwości, um, abyśmy mogli właśnie w taki prosty sposób Dojść do takiego swojego prawdziwego, ja, żebyśmy poznali swoje prawdziwe jesteście, bo, bo jak będziemy się angażować ciągle w modlitwę Huny, to nawet jak zaczniemy od tych takich prostych elementów w Porsche, to potem, czym dalej pójdziemy w las, tym to będzie bardziej, bardziej uduchowione, bo zdamy sobie sprawę z tego. Że załóżmy, otrzymaliśmy Porsche, no ale co, pojeździliśmy sobie przez tydzień, nudne to jest, nie? E, więc e, albo ktoś nam go porysuje, no i będziemy cierpieli z tego powodu, nie? Więc e, ja, ja przeszedłem taki proces, może, może nie w taki sposób, ale od początku zacząłem coś takiego i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że tak naprawdę to mnie nie cieszy, te wszystkie zabawki materialne nie są czymś co no, co mnie cieszy, czy jakieś podróże dalekie czy... nie cieszy mnie to, cieszy mnie bardziej poznawanie siebie i poprzez to dawanie innym ludziom dzielenie się tą mocą dzielenie się tą mocą, bo to jest to nawet zauważcie, że jeżeli uszczęśliwicie kogoś, ale tak od serca to kiedy zobaczycie Tą osobę i odczujecie jej emocje, to mnie na przykład ciarki przechodzą. Nie? Ja natychmiast odczuwam coś takiego, że jest to coś takiego niesamowitego, czego nie da się odczuć przy zdobywaniu jakichś materialnych rzeczy. Nie? Czyli to wszystko jest takie stopniowe. Nie należy dlatego na przykład osądzać kogoś, tak jak mówiłem że ktoś tam modli się o lepszy dom czy też jakieś lepsze, lepszą pracę, to jest wszystko i wszystko ma swoje miejsce i wszystko jest ułożone po kolei w naszym życiu. Modlitwa Huny jest piękną modlitwą tak naprawdę. Czy to, nie, to jest taki powiedziałbym wspaniały dodatek do naszego życia do praktykowania a, duchowości w naszym życiu i. i a, w pewnym momencie zauważycie, że jeżeli, jeżeli, jeżeli dojdziecie do takiego punktu, że będziecie um, wiedzieli, um, jak możecie podchodzić do tego, jak wykorzystywać tę modlitwę, to oprócz tego pozytywnego uzdrawiania naszego świata, a, to zobaczycie, że wszystko za, zacznie, się, zacznie się zmieniać w Waszym życiu um, i, i ta właśnie forma modlitwy um, będzie się też zmieniała. To, to to, to wszystko jest dynamiczne. To, to wszystko dynamicznie się rozwija, i dlatego na początku właśnie mówiłem, że te narzędzia, które Huna nam daje, są dynamiczne. To nie to, że Kahuni używali ich tam w starożytności setki lat, lat temu, i była to inna tradycja, to nie znaczy, że my nie możemy ich w tej chwili użyć w naszym czasie, w, naszym, w, nasz, w, na, w sposób taki, y, 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 jaki dla nas jest wygodny. Nie? Nowoczesny. Nowoczesny. Czyli można dom z ogrodem. Można, oczywiście. I Porsche, można. Oczywiście, oczywiście. <grafy> Natomiast ja dlatego tak powiedziałam, że też większość ludzi po prostu zastanawia się dopiero nad modlitwą Huny, czy nad zmienianiem czegokolwiek, proszeniem w momencie, kiedy. Ja, ja widzisz, jest ja zapomniałem zmieniać ekrany. Sorry. <grafy> Także teraz dopiero zobaczyłem, że cały czas rozmawialiśmy, a był ten ekran <grafy> z tyłu. Jest okej, okay, słuchaj, jest w porządku. No więc przeważnie ludzie, jak już mają jakiś kłopot albo problem, albo gdzieś są zablokowani tak mocno, to wtedy dopiero szukają i modlą się i chcą, żeby ta modlitwa była skuteczna i, i każdy chce skuteczności tej modlitwy, a nie widzi tego, że jeżeli jest zablokowany, to jak ona miałaby się udać, że to są pewnego rodzaju procesy. I tutaj... Mogłabym powiedzieć takiej historii, którą mam z, z, z mojego domu po prostu, tak? Jak nie wiem, chciałabyś posłuchać Andi no, odnośnie no pewnie, dzieci, no. jak to wygląda. Oczywiście, oczywiście. A więc historia taka, jak to z tym oczyszczaniem i z tym przepływaniem właśnie many i energii. Kiedyś, jak moje córki jeszcze chodziły do takiej szkoły, tutaj ja mieszkam w, w Anglii, tutaj szkoła jest junior. Prawda, później dopiero są te starsze szkoły, college, uniwersytet, natomiast jeszcze jak były w tym juniorze, to pewnego dnia jedna z nich przyszła ze szkoły i mówi: Słuchaj, mama, mamo, bo ja zauważyłam coś takiego, że jak moja koleżanka kłamała w klasie, bo ja wiem, że kłamała, bo wiem, że to było inaczej, to dookoła niej tutaj wszędzie, czyli w Ałże, zrobiło się tak czerwono i tak brązowo. Ja sobie myślę, tak. Ach, mówię, no dobrze. No to może w takim razie, jak ty tak to widzisz, mówię, to może chodź, sprawdzimy. No i z tą drugą, młodszą, z jej siostrą, z moją drugą córką, tak, postanowiliśmy zrobić sobie takie parę ćwiczeń razem. No i w takim razie wymyśliliśmy zabawę, że no dobrze, to ta moda będzie stawała na środku pokoju, a my będziemy zadawać pytania, i ona ma odpowiadać. I jak to, to pytanie odpowie prawdę czy jak będzie kłamstwo, no to wtedy zobaczymy, czy się zaświeci na czerwono, czy się zaświeci aura na, na, na brązowo. No więc stanęła na środku pokoju. No i ta córka druga pyta i słuchaj, czy kiedykolwiek hmm, kłamałaś? A ona mówi nie i w tym momencie zrobiło się wszystko. Takie gęste, brązowe i czerwone tutaj wokoło. Ona sama to zauważyła, popatrzyła na naokoło i mówi: No tak, kłamałam. W momencie zrobiło się jaśniej, czyli jakby popłynęła energia. To ta pyta: A gdzie kłamałaś? Ona mówi: ja Kłamałam w szkole ostatnio. A co takiego kłamałaś? A bo rozdawali cukierki, no i ja już dostałam cukierka, a, a, a powiedziałam, że nie dostałam, żeby dostać drugiego. I w tym momencie zrobiło się jasno. Tutaj wszędzie dookoła tak się zrobiło jasno, jak my zobaczyliśmy tę aurę rozświetloną. Ona również zobaczyła, że dookoła jest tak jasno i ona mówi: "O, o, jak mi dobrze, jak mi dobrze, jak mi, jak mi fajnie, tak? Ja teraz mogę wszystko z tym zrobić." Czyli popłynęła ogromna energia oczyszczenia właśnie tej podświadomości, czyli to blokowało jej przepływ energii. Momentalnie. Nastąpiło połączenie z nadświadomością i wszelkiego rodzaju możliwości. No i oczywiście ja później też stałam na środku. Także <śmianowicie> 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 też, też <Miałeś>. musiałam się. <śmianowicie> wykrywacz kłamstw. Wykrywać kłamstw, tak. No i tak właśnie, tak żeśmy sobie pracowały, no to później zmiana. No bo jak tamta się już oczyściła, mówi, no to teraz ty, to teraz ty, to dawaj, i robimy następne. No i tak się okazało, że w ten sposób jest bardzo łatwo. Jakby podnieść te swoje wibracje, czyli podświadomość uwolniła się, oczyściła, zrobiło się jasno, nastąpiło momentalnie natychmiastowe połączenie z nadświadomością i wtedy mogły, jakby modlić się, czy prosić, czy cokolwiek stwarzać, co tylko chcą, ponieważ mogły robić to, co, to, co chcą. I to już było tak wiele lat temu, wtedy zobaczyłam, jak to, jak to działa. Tak naprawdę w, w przestrzeni, jak to jest ważne, jaką to ma rolę. Istotną właśnie w tym, że pewne modlitwy nam się spełniają, a inne nie, ponieważ ten poziom zablokowania jest tak duży. I to, o czym mówiłam wcześniej, dlatego w tej chwili jest dużo różnych sposobów i technik oczyszczania z tych bloków, z tych tajemnic, które pochłaniają energię, z tych wstydów, poczucia winy, prawda, niesprawiedliwości, niemożności. Jak to wszystko człowiek oczyszcza się, no to wtedy mogą być jego jakby pragnienia modlitwy wysłuchane o uzdrowienie, o zmianę, poprawę życia, o to, żeby kontakty międzyludzkie były wspaniałe, żebyśmy byli dobrze, żeby nasz świat wokół nas i nasz własny był tym harmonijnym, tym zrównoważonym, bo zauważcie, że też nie chodzi o żadne nadmierne potencjały energetyczne tutaj, że teraz mamy dostęp do nadświadomości i różnych potencjałów wysokiej many, i będziemy sobie z tym robić na lewo i prawo i szastać tym wszystkim wokoło, to też nie o to chodzi, ponieważ zbyt duże potencjały nadmierne energetyczne nie są właściwe, tak samo jak i deficyty. Najlepsza jest ta linia środka, do której wszyscy, każdy dąży. Ja to zawsze powtarzam, ilekroć y, też rozmawiam z ludźmi, zawsze o tym mówię: słuchajcie, tam jest to miejsce, w którym my chcemy być, żeby po prostu harmonijnie i to gwarantuje prawidłowy przepływ pomiędzy jaźniami. Dobry kontakt między świadomością, podświadomością, no i bardzo ładny, przyjemny kontakt z nadświadomością. Nawet mówi się czasem, że ona jakby troszkę obniża swoją wibrację momentalnie i schodzi na poziom, jakby, żeby połączyć je w pewnych przestrzeniach i miejscach z naszą świadomą częścią tego umysłu, z świadomością właśnie, z tym niższym ja. I wtedy możemy takie coś odczuwać w swoim życiu, jak. Jak taką iluminację, jakby cały czas przebywanie w takim dobrobycie, gdzie rzeczy wszystkie dzieją się same, według tego, jak to przestrzeń planuje. Czyli mamy głębokie zaufanie do tego, co ta przestrzeń nam przynosi, bez względu na to, co to jest. Nie narzekamy, nie kopiemy się z tym, nie bijemy, akceptujemy to w każdej formie i wierzymy i czujemy, że ona jest dla nas najlepsza. I tutaj bardzo często. Wiele z nas boi się zrobić taki krok w kierunku siebie, żeby przestać kontrolować, żeby nie musieć napinać się za każdym razem, że tak naprawdę rzeczy dzieją się same z najwyższym dobrem dla nas. Więc jeżeli nawet spóźnia się ten samolot, albo coś się dzieje także że jest ten korek na autostradzie, to on po coś jest. Słuchajcie, być może nie wiemy dlaczego, tak jak mówiłeś wcześniej. Właśnie, być może nas właśnie. świadomość w tym momencie nas przed czymś chroni. Tak. I ta przestrzeń nas prowadzi, i to zaufanie jest tak niezmiernie trudne dla, dla wielu z nas, a ono jest potrzebne, bo wtedy wszystkie rzeczy dzieją się same. Dochodzi do tych uzdrowień, mm, poprawy, naprawy na wszystkich poziomach: mentalnym, fizycznym, psychicznym, energetycznym, ciał subtelnych, widmowych, jakkolwiek by to nie nazwać, bo nazw jest w tej chwili tak dużo, w zależności od, yy, od jakby. Z, której, z którego, że tak powiem tam Wła, <laughs> kraju tak, czy, czy filozofii. Dokładnie. Mhm. Nie, dlatego właśnie Huna jest tak prosta i w tak prosty sposób nam to wszystko tłumaczy, że ja sądzę, że to jest właśnie podstawa wielu, wielu systemów religijnych, filozoficznych, tylko że on, nie zdają oni sobie z tego sprawy nawet. Wielu, wielu, wielu z mistrzów czy też Jakiś założycieli religii, e, e, może i zdawali sobie sprawę, ale później, e, jak dal, czym dalej w las, tym, tym bardziej o tym zapomniano. Tak jak mówiłaś, cała wiedza Huny prawdopodobnie tak to określił Max Freedom Long gdzieś powstała w północnej Afryce, tak jak berberzy o tym e, wie, znają Hunę potem przeniosła się do Egiptu, potem cały czas przenosiła się na e, wschód. Czyli przez Indie, tam Chiny, Japonię, trafiła do Polinezji i na, w Polinezji zachowała się w taki sposób najbardziej, może niezmieniony, dlatego że te wyspy są oddzielone od siebie i komunikacja była um, mała nie, nie było takiej. Um, przepływu informacji, jak na kontynencie. Dlatego buddyzm ma wiele elementów Huny e, pozmienianych. Zresztą buddyzm się tak e, skomplikował, że tam nie wiadomo już tak naprawdę o co chodzi. E, hinduizm to samo, ma bardzo dużo elementów Huny. Chrześcijaństwo jest napełnione elementami Huny. Przecież e, Eseńczycy e, to byli Kahuni, tak naprawdę. Oni wykorzystywali tą tajemną wiedzę e, to do esencjków podobno należał Jezus. Nie? Ale... Tak, Esenia. Zwoje z kurmuran, tak zwane, tak. prawda? Tak, tak, tak. Mm -hmm. Tak, ale, mm -hmm. ale słuchajcie, w momencie, kiedy połączymy te nasze trzy e, elementy duchowe e, i one działają jak super taki e, silnik ustawiony z m, idealnym, jak to się nazywa, pas, pasek rozrządu ustawia e, ten... E, <laughs> W silniku timing, czyli ta, nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, Czas. że one, no. synchronizują te tłoki mm -hmm. z sobą, fajnie współpracują. Wtedy nawet niepotrzebna już jest modlitwa Huny, dlatego, że tak jak mówiłaś, wszystko dzieje się automatycznie. Na, e, nasza świadomość wie tak naprawdę, e, e, co się dzieje z naszą podświadomością i nie reaguje. Sposób ostry nie, nie karci tej naszej podświadomości, natomiast nasza podświadomość może wysyłać e, e, automatycznie prośby do naszej nadświadomości, która spełnia te prośby e, natychmiast. I w tym momencie właśnie dzieją, mogą się dziać cuda, i taka osoba, która jest w takim stanie, nie tylko może robić cuda dla siebie, ale może też już w tym momencie robić cuda dla innych. I w, no i mamy dużo takich przykładów. Nawet w tej chwili to już nie trzeba cofać się daleko. Max Freedom Long opisywał w swoich książkach mnóstwo o, takich osób, które, które doszły do takiego poziomu. Dlatego zachęcamy ludzi do przeczytania książek Max Freedom Longa, A, ale może czy może powiemy ludziom, jak wygląda modlitwa chuny, jak na przykład ty to robisz, czy ja mogę powiedzieć jak ja to robię w takim. Takim skrócie, nie? Jak Powiedz! Cel. No więc, no, ja, ja w tej chwili, um, kiedyś, może powiem Wam, jak kiedyś to robiłem, bo w tej chwili robię to już bardzo szybko y, i praktycznie mam taki skrócony y, etap działania, ale kiedyś po prostu uciekałem gdzieś w jakieś ciche miejsce, żeby nikt mnie tam nie mógł męczyć przez jakiś czas, y, gdzieś tam się dobijać, czy dzwonić, czy otwierać drzwi starałem się uspokoić zamykałem oczy przeważnie oddychałem spokojnie przede wszystkim na, na początku mm, trzeba się nauczyć jak um, na ładować się manną bo manna jest bardzo ważna um, w tej całej komunikacji jeżeli nie mamy manny do, do, dostatecz, dostatecznej ilości to um, jeżeli nie mamy tej podstawowej manny to zapadamy w różnego rodzaju choroby nasza, nasza podświadomość nie może Operować tym naszym systemem, ciałem fizycznym w doskonałej, w, w takiej, em, nie, 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 mo, nie może dawać na wszystkie te elementy, które potrzebuje nasze ciało, odpowiedniej ilości manny i wtedy mamy niedobory. Jeżeli, jeżeli nie mamy dostatecznej ilości manny w podświadomości, to nasza świadomość nie może myśleć logicznie, nie może kierować. Super, e, za, sprawować kontrolę nad naszą podświadomością, e, i wtedy mamy na przykład, jesteśmy cały czas zmęczeni, nie możemy, nie, nie uczymy się, nie możemy e, logicznie myśleć, podejmować ważnych decyzji. A jeżeli to się wiąże później właśnie z brakiem e, manny, którą przesyłamy do nadświadomości, więc ta nie może reagować nie, nie może wnikać w naszą trójwymiarową przestrzeń dlatego najpierw zanim zaczniemy jakiekolwiek modlitwy to musimy się naładować manną co cały czas dobrze jest mieć nad, nadmiar manny w tej w nad, podświadomości uh, dlatego że ona ciągle jest nam potrzebna właśnie do komunikacji a można to robić w różne można Ćwiczeniami można właśnie e, oddychać e, przez pewien czas i wyobrażać sobie, że e, ładujemy się manną. Jak się naładujemy manną i e, zrobimy coś takiego, e, połączymy nasze e, dłonie, to będziemy czuli e, ta, ta, normalnie takie dreszcze albo taki, taką kulę energetyczną między nam, między, między e, rękoma, między palcami. No, i wtedy, jeżeli wiemy, że jesteśmy, mamy dużo manny, no to ja zamykam oczy. Jak gdyby tym pierwszym krokiem jest uspokojenie się, spowodowanie tego, żeby nasz, nasza podświadomość przeszła co najmniej w stan alfa, bo dalej już nie, nie wskazane, ale żebyśmy byli w stanie alfa. Wtedy ta komunikacja jest bardzo ułatwiona między świadomością i podświadomością. I. No, i po, zaczynam. Po, ja mam, nazwałem, moje, moja świadomość, podświadomość i naświadomość ma swoje imiona. Ja, one, one wiedzą, jak się nazywają, i ja się między nimi komunikuję w taki sposób, bo przede wszystkim na początku od razu mówię, że będę chciał łączyć się z. Moją, nie będę to wymieniał imion Nie, w ogóle, nie wymieniaj. Nie, nie dzielcie się imionami swoich nie? właśnie podświadomości na świadomości, bo to jest wasze. To są, to są wasze elementy, który, z którymi nie, może, nie nie dzielcie się, bo to są takie klucze do otwierania, szczególnie przy podświadomości. Można was łatwo zhakować w ten sposób, nie? Można, tak, tak to powiedzmy. No i mówię, że będę się łączył właśnie w modlitwie z. Właściwie ja nie nazywam to modlitwą, tylko rozmową i, i planem działania. Dla mnie to jest plan działania, który wytyczam sobie na, na przyszłość. Nie? I proszę o wszystkie moje istoty, moje duchy opiekuńcze i Boga, żeby mi pomógł w tym. No i, i, i potem mam ułożony plan danej modlitwy, czyli na przykład mogę. Prosić o zdrowie czy też o e, polepszenie stosunków z kimś tam albo o mm, e, zrozumienie czegoś, nie? I, w, Albo mogę prosić o Porsche, <gry> no, nie, Ale trzeba mieć dokładny plan e, modlitwy, który będzie e, e, zamykał się w jednym obiekcie. Nie można prosić o 13 rzeczy na raz. Tego się nie robi nie? W, w modlitwie chuny. Zakładamy, że e, chcemy na przykład prosić o zdrowie. I w tym momencie e, wyobrażamy sobie, że jesteśmy w doskonałym zdrowiu. Wytwarzamy taki symbol zdrowia, czyli e, jesteśmy rozradowani, na, uśmiechamy się, jesteśmy na wspaniałej łące. Na przykład wo, robimy taki my, myślokształt, e, w którym czuję, nawet jak jesteśmy najbardziej chorzy, to wyobrażamy sobie, że jesteśmy na przykład na super łące, gdzieś tam w górach, na polanie, które, która jest oświetlana e, słońcem, które nas e, no, wzmacnia. Jesteśmy szczęśliwi, nie, pa, nie myślimy o żadnej chorobie, nie jesteśmy chorzy, jesteśmy już zdrowi, wyleczeni. I e, taki symbol przekazujemy swojej podświadomości. Teraz, jeżeli już to nastąpi, to Um, e, prosimy w kolejnym etapie naszej e, podświadomości, wymieniamy tutaj imię, żeby załadowała tą um, to, ten myślokształt, tą naszą modlitwę e, razem na taki wózek, czy też nie wiem, ja wyobrażam sobie taką kulę, e, która jest naładowana manną e, i ona przez ten sznur czekaj, właśnie, może tu po, pokażę, nie? przez, przez, przez ten sznur. Te, ta kula, wyobrażam sobie, że idzie w górę po sznurze AK do naszej nadświadomości. I teraz y, luż, można sobie różnie to wyobrażać. Ja sobie to wyobrażam jako, jak, jak ta kula idzie w, w górę i łączy się z naszą nadświadomością, to ja sobie wyobrażam, że ona po prostu wpływa na olbrzymie jezioro czy ocean. To jest moje tylko, nie? To, 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 są, to są moje, to jest, to jest mój system, nie? To jest, dużo, jest dużo modlitw takich schematycznych, gdzie możecie znaleźć na internecie, jak to zrobić. Ja, ja to mówię z własnego doświadczenia. I ta, i ta kula z tą, z tą napełniona manną, czyli jest to taka jak gdyby woda, ona się rozpuszcza w tym dużym jeziorze. To jest moje, mój symbol mojej nadświadomości, takiej, um, takiego czegoś powyżej. Nie? No i, i potem. E, dziękuję za, zawsze dziękuję mojej podświadomości, że przekazała e, mamę i, i tę modlitwę do, do mojej nadświadomości. I po pewnym czasie po prostu e, proszę e, na, mojej nadświadomości o deszcz błogosławieństwa, czyli to jest, to jest właśnie to. E, to może nastąpić, może nie nastąpić, ale deszcz błogosławieństwa jest to właśnie ta. Loa, ma, manna loa, czyli ta e, energe, podwyższona energetycznie manna, która spływa na nas i odczuwanie tego jest niesamowite, bo e, to, trzeba, to trzeba przeżyć. Nie? Jeżeli, jeżeli nasza nadświadomość e, wysyła dla nas ten deszcz błogosławieństwa, no to to jest niesamowite przeżycie. To jest, to jest już taka transformacja e, fizyczno-duchowa. Które nie da się opisać, nie? To, 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 trzeba, to trzeba przeżyć. No i potem po prostu dziękujemy wszystkim. Ja dziękuję wszystkim moim e, e, trzem częściom, czyli świadomości, po imieniu. Oczywiście wymieniam imiona i dziękuję im no i zapominam. Zapominamy o tej modlitwie na tym, w tym dniu, e, bo nie możemy sadzić, to, to, to wygląda tak, jakbyśmy posadzili nasionko. I teraz zasypujemy je sobie ziemią i ono sobie tam wyrośnie. Jak będziemy rozgrabywać tą ziemię i patrzeć, czy to nasionko rośnie, to nigdy, nigdy nie, nie dojdziemy, nigdy ono nie wyrośnie. Po, powinniśmy powtarzać naszą modlitwę, tam niektórzy mówią 21 dni, 30 dni. Ja do tego już tak naprawdę nie przykładam dużej wagi. Ja e, raczej podlewam tą moją modlitwę manną, Codziennie, jeżeli taką modlitwę, taką modlitwę zrobiłem, po prostu myśląc tylko o tym i to wszystko, i zamykam ten temat. Nie? Jeżeli chcę zrobić następną modlitwę w jakiejś innej intencji, wtedy robię to od początku już i układam tą inną intencję, i ten mechanizm jest właśnie taki. No, na, u mnie to działa. Nie? U mnie to działa może nie do końca we wszystkich wypadkach, bo czasami nasza nadświadomość. Powie, no, 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 no. Ta, ta modlitwa nie jest akurat na Twojej drodze rozwoju. No i sorry, nie dostaniesz tego, nie? możesz, ale, ale w większości wypadków, jeżeli jesteśmy, zdajemy sobie sprawę, jaką jesteśmy istotą, na jakim poziomie jesteśmy i, i co chcemy osiągnąć. I przede wszystkim, jeżeli ta modlitwa jest przeznaczona dla nie tylko dla nas, ale dla um, większej ilości ludzi i będzie to dla dobra nas i całości i całego społeczeństwa, tym ta modlitwa szybciej się jak gdyby e, ziści. Ona, ona szybciej nas dotknie. E, w, dlatego e, te pierwsze nasze e, opowiadania o Porsche i tak dalej, one mają sens, ale to są takie pierwsze kroki, bo czym dalej w las, tym powinniśmy się dzielić. Tą naszą energią, naszą modlitwą z coraz większą ilością ludzi. Wtedy wszechświat źródło będzie po tysiącokroć mocniej nam oddawało tą siłę tej modlitwy, niż jakbyśmy byli zamknęli się tylko w takich małych aspektach samego siebie. A jak ty, jak to jak ty to robisz? Czy w ogóle robisz, czy używasz modlitwy hunę?. Mhm. Więc tutaj przy końcu powiedziałeś taką istotną, istotną sprawę bardzo odnośnie tego modlenia się za świat, rzeczywistość za innych. No, tu się należałoby jednak zastanowić nad tym, czy to jest wolą tych istot, prawda? Żeby chcą, jakby zgodnie z tym, o co my się na przykład modlimy dla nich, czy one tego też sobie życzą? Czy to nie jest jakieś wiesz. nie, nie, za... nie. nie. No. też może źle się wyraziłem. Ja nie mhm. mówię tutaj o na przykład o konkretnych istotach, chociaż można to robić na przykład w, w członków, dla członków rodziny, ale tak jak mówisz, to niekoniecznie musi być dobre, bo może być to nie, nie, nie musi być to ich plan życia. Natomiast ja mówię raczej ogólnie. Ja mówię o czymś, o, o takich modlitwach, które na przykład pobudzają, czy też wzmacniają uh, miłość w społeczeństwie. Ja mówię o czymś takim, nie, mówię ogólnie o, o, o dobrych e, takich intencjach, które są um, wielowymiarowe e, i uniwersalne. Mhm. No tak, jest też sporo istot takich, które nie potrzebują nawet tej miłości, miałam to na myśli, ale już tak abstrahując od tego, bo to już byśmy musieli jakiś inny temat zacząć tej, w tej kwestii, ja uważam, że przynajmniej ze wszystkich tych duchowych istot, które ja znam czy obserwuję, to każdy człowiek potrzebuje miłości, szacunku, zrozumienia, akceptacji przede wszystkim. I to są takie prawa, które każdy z nas, jakby z racji tego, jaką jest istotą, w sobie niesie. Nawet jak przykopane to jest jakimiś gruzami, to największymi jakimiś tam Programami to pod spodem zawsze jest ta wersja nas, która jest taka doskonała, taka najpiękniejsza o największych, najpiękniejszych poziomach. I jak tutaj mówiłeś o tej modlitwie Huny, to jeszcze tego mam takie pytanie: to ile czasu to robisz? Bo yy, jak długo ci zajmuje? Taka modlitwa. Aniu, Aniu, to zależy, wiesz, ja nawet nie wiem no. do końca, bo czasu nie mierzę w tym, cza w tym czasie. Mm -hmm. A, nie wiem, nie wiem, to, to zależy, mm -hmm. wiesz, to zależy od, od pory dnia. Przeważnie, ja to przeważnie robię wieczorami przed spaniem albo, albo jak mam jakiś wolny dzień, no to wtedy, kiedy mam spokój, kiedy nie ma dookoła mnie nikogo. Ładowanie się, w ładowanie się manną, to ja mam wiele, wiele sposobów. Ja to robię na wiele sposobów. Mm -hmm. taki pro prostym sposobem to można na przykład stanąć przy otwartym oknie, albo na zewnątrz, najlepiej na zewnątrz, na bosaka, na przykład na trawie. Podnosimy ręce i właśnie oddychamy. Zamykamy oczy, oddychamy. Co najmniej cztery razy. I wyobrażamy sobie, najlepiej to w ogóle ręce, dłonie złożyć tak, żebyśmy sobie wyobrażali, że, że właśnie ta energia Mana, że energia życia wszechświata nas napełnia. Jesteśmy takim pustym kielichem, i ta energia jest wodą, która nas napełnia, i jest tak już, jest pod takim ciśnieniem w naszym ciele, że wytryskuje. Z naszego, z, naszego, z naszego czubka głowy i omywa nasze całe ciało. No to, to może zająć na przykład kilka minut, ale ja mam inne jeszcze ćwiczenia. W ogóle to ja, ja przykładam się do zrobienia filmu na temat właśnie różnych sposobów oddychania i, i tak naprawdę jak można zwiększyć energetycznie no, funkcjonowanie naszego ciała, ale to, to właśnie nie dam rady połączyć tych wszystkich elementów, bo tak dużo się dzieje, ale. Już sobie przyrzekałem, że zrobię ten film może w następnym tygodniu. Także tam wrzucę też jeszcze kilka innych elementów do tego, żeby, żeby wzmocnić um, no, naładowanie energetyczne um, manną. W ogóle to też zapomnieliśmy powiedzieć, że w momencie, kiedy Huna uczy tego, że jeżeli jesteśmy naładowani bardzo mocno manną, nasza podświadomość jest naładowana, wtedy um, czujemy się o wiele bardziej. Tacy odważniejsi możemy dalej więcej zrobić, możemy e, właśnie więcej poznać. Kachuni podczas na przykład wojen plemiennych ładowali się mamną w taki sposób, że e, no, potrafili. Ładować inne przedmioty, na przykład dzidy jakieś, czy tam łuki, czy, 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 czy kamienie, czy, czy patyki. I rzucając na przykład patyk w stronę jakiegoś wroga, to ten patyk był tak naładowany manną, że potrafił paraliżować czy nawet zabijać innych. Nie? Ja wiem, że to jest złe, ale manna jest tylko energią i energia może nie ma. Nie jest zła ani dobra, tylko nasze intencje właśnie mogą powodować to, że może być używana do złych albo dobrych celów. Tak jak, tak jak wszystko można użyć do dobrych i złych cenów, tak, tak samo i, i mannę można użyć do dobrych albo złych cenów, celów, tak jak to robili kachuni. Ale to naładowanie manną jest bardzo, bardzo ważne. Ja na przykład rano, właśnie przed wyjściem do pracy czy że staram się jak tylko jak nie zaśpię to naładować się manną no, wtedy w ogóle jest człowiek rzeźki ma właśnie trzeźwe myślenie i, no i lepiej mu się funkcjonuje. Pięknie pięknie bo posłuchać tak fantastycznie jak to wszystko mówiłeś i te oddechy właśnie tutaj jest istotna sprawa z oddechami z, z oddychaniem cała chuna na tym stoi prawda. Oczywiście oddech zwiększa poziom energii w ciele. Kiedy oddychamy, to czujemy się od razu bardziej pewni siebie, mamy większe pole auryczne i z każdym oddechem czujemy się po prostu lżejsi, mimo tego, że jakby jest nas więcej. I to jest takie bardzo ciekawe. Natomiast ja, w jaki sposób ja używam modlitwa Huny? Właściwie to cały czas jestem w tym procesie. Cały czas. Jakby od rana do wieczora wszystkie moje zamiary, plany, to do czego dążę, w jaki sposób widzę rzeczywistość, świat. Właściwie to jest to jest tak, że jeżeli chcę być w tym przepływie, żeby on trwał cały czas, to zwykle zamykam również oczy, tak jak ty, siadam, wchodzę do tego swojego wnętrza, do podświadomości, również oddycham, bo w momencie, kiedy zaczynam oddychać, ta ilość klatek na sekundę zmniejsza się, zmniejsza wyświetlenia tych klatek. Z 18 na 14, później na 10, później na 8, później na 4. Przechodzę w naturalny stan alfa, taki swojego umysłu, czyli ta świadomość, to lono nie jest może oddzielone od kół, od podświadomości, ale już jest takie trochę jakby wyłączone. Więc jestem w przestrzeni tej podświadomości i pytam szybciutko, co mi blokuje energię. Jakie mam przekonania, poczucia winy. Niesprawiedliwości, jakiegoś wstydu, cierpienia, złości, niemożności, nienawiści, czy cokolwiek jest coś takiego we mnie, co mi blokuje energię i co mi blokuje ścieżkę do nadświadomości? W tej chwili nawet nie muszę o to pytać, bo jeżeli to robię, to już jest jakby intencjonalnie tak szybko, że od razu pojawia się to, co jest we mnie blokującego, to, co jest kompleksem. Momentalnie przyjmuje postawę całkowitej akceptacji w stosunku do tego. Całkowitej. Nie takiej mówionej na zasadzie, a akceptuję, tylko akceptacji od wnętrza siebie. Po prostu widzę, że to jest. Z takiego bardzo, y, myślę, y, poziomu duchowego. No dobrze, no i co, i co z tego? No i tak jest. I tak się stało. I poprzez tą akceptację rozpuszcza się to, co blokuje w danym momencie, przywraca się przypływ. Przepływ bycia w połączeniu z nadświadomością, i tak zostaje. I tak do następnego razu, jak znowu poczuję, że coś mi blokuje ścieżkę do nadświadomości i tą energię, to momentalnie znowu siadam, oczyszczam to, przepuszczam przez siebie i ta ścieżka jest otwarta cały czas. Dlatego, praktycznie, cokolwiek robię w ciągu dnia czy w życiu, to jest modlitwą. Cały czas. To trwa cały czas. Jeżeli dochodzi do zaburzeń, to momentalnie już wiem, co zrobić i jak to zrobić. Bo jeżeli ma się cały czas możliwość kontaktu z tą nadświadomością, no to praktycznie do tego pomodlenia się, do tej, do, do tej intencji, do złożenia tej intencji do nadświadomości, to wystarczy nawet 6 sekund wtedy i jest gotowe. I w 6 sekund można coś załatwić, zrobić, poprosić, poczuć, uzdrowić, wykonać, naprawić cokolwiek takiego przychodzi, ponieważ jak się jest w takim fajnym kontakcie z sobą i z tą nadświadomością, to właściwie nic takiego się nie dzieje, z powodu czego musielibyśmy prosić o pomoc albo modlić się o, o tego naprawę. Więc zwykle po czasie zazwyczaj wygląda to tak, że jeżeli o cokolwiek to proszę, to o przepływ energii i wiedzy, tak żebym miała dostęp do tego, że jak budzę się rano, to wiem coś, czego nie wiedziałam dzień wcześniej. I to się dzieje tak właściwie. Jest to bardzo, bardzo piękny stan niesamowity. No, przy czym ja też pracuję z ludźmi, więc jakby korzystam z tego połączenia cały czas. Bo jeszcze tu bym chciała nadmienić, jak jesteśmy przy tej modlitwie, i przy pomaganiu, i tak naprawdę przy pracy z, z innymi z ludźmi, to jest też taki sposób, jak właśnie. Ktoś, kto przychodzi i ma zamkniętą ścieżkę do swojej własnej nadświadomości, to może ją sobie otworzyć, jeżeli nie jest w stanie, bo nie ma wystarczająco wysokiego ładunku, ta podświadomość nie chce tego ładunku mady nadświadomości wysłać, bo jest blokada między świadomością i podświadomością. Jest dużo tych programów blokujących. To czasem już teraz tak nie pracuje, ale kiedyś tak robiłam, że poprzez swoją nadświadomość wysyłam pewną intencję i ładunek tej many do nadświadomości, która podawała go nadświadomości osoby, która była zablokowana i jej ścieżka do jej własnej nadświadomości była zamknięta i poprzez te nadświadomości, nadświadomość tej osoby, potrafiła korzystając z tej many otworzyć tą ścieżkę odgórnie. Jest tak, tak, taka tak, jest możliwość. Super, tak, 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 zgadza się. Zgadza znaczy, się, no, no widzisz to, co w tej chwili przedstawiłaś, to jest, to jest właśnie to, do czego dążymy. Czyli um, my tak naprawdę w tym momencie z, synchroniz z tymi trzema naszymi jaźniami zsynchronizowanymi idziemy, płyniemy przez życie jak taki właśnie e, statek na morzu i nieważne, czy są jakieś fale duże, czy burze, czy, my zawsze będziemy mieli tą drogę, my, jak, będziemy prowadzeni przez naszą nadświadomość, nieważne co się dzieje. Ja też już nie modlę się tak, w taki sposób, jak kiedyś to robiłem, jak w 90-tych latach zacząłem czytać właśnie Hunę i potem zacząłem praktykować. Um, to też już tak się nie dzieje. Ja, ja właściwie się tylko e, zastanawiam, czy też e, szybko rzucam temat w górę i albo dostaję Lęci. odpowiedź, albo nie. Mo mogę Ci podać Lęci. dużo przykładów, szczególnie wtedy to się dzieje, kiedy. Mamy bardzo mocno, mamy duże emocje i ładujemy takim dużym ładunkiem emocji te nasze myśli. Wtedy może to się dziać bardzo szybko. Słuchaj, kiedyś wjechałem w tutaj między Nowym Jorkiem i New Jersey, jest kilka tuneli pod Hudson River, pod rzeką Hudsona. No i jest taki Lincoln Tunnel i jechałem takim starym samochodem na paradę. Pułaskiego, która będzie teraz chyba e, za dwa dni w niedzielę będzie kolejna parada Pułaskiego, a mój kumpel mnie poprosił, e, żeby, żebym pojechał z nim takim starym Mercedesem, bardzo fajny zresztą z 60-tych lat, e, kabrioletem, no więc sprawdzony był samochód kompletnie przez mechanika w idealnym stanie, no i jadę sobie tym samochodem i wjeżdżam w ten Lincoln Tunnel, to jest, samochód był jak igiełka, nie miał żadnej, no był odrestaurowany, ale był w idealnym stanie. Nie? No i wjeżdżam w ten Lincoln Tunnel, ja patrzę, a wskaźnik um, wody, nie? pokazuje mi, że ona się zaraz będzie gotowała. Coś się stało z chłodnicą, i wjechałem w ten tunel, gdzie już nie ma nie możesz wyjechać, nie możesz zakręcić, nie możesz stanąć tam, bo jak staniesz, to specjalne, takie duże samochody przyjeżdżają. I wypychają cię po prostu. Czyli mogą Aha. cię uszkodzić. Ten, ten, mogły ten, ten zabytkowy samochód uszkodzić. Więc ja myślę sobie, no ładnie, wwaliłem się w taką sytuację, no ale patrzę, a z podmaski leci mi dym. nie? Para mi już leci, a jeszcze ten tunel jest długi, on ma tam ponad mile do przejechania pod wodą. I myślę, sobie, no ładnie, no to już się wwaliłem. No ale w tym momencie e, zamknąłem oczy przez moment. I pomyślałem sobie, że ja już wyjeżdżam z tego tunelu, nie? Uh, I słuchaj, dojechałem do tego, do końca tego tunelu. Para wodna, um, gdzieś tam, tam, czy tam dym wy, z tego, z tej spodmaski wylatywał, ale jak tylko wyjechałem, zjechałem na bok. Uh, I wyobraź sobie, co się stało. Ja nie wiem w jaki sposób i w, co, w ogóle jak. Za mną podobno jechała, jechał wóz strażacki. Ja jeszcze nie, nie w ogóle nie, nie otworzyłem drzwi, a już strażacy byli z tymi, wiesz, z, te, z gaśnicami i z wodą. E, tak naprawdę, ja tylko otworzyłem maskę. Oni zaleli wodę do, o, do chłodnicy. E, nie było żadnego tam pożaru. Zamknęła się maska, i, i, i pojechałem dalej, nie? E, ale mógłbym opowiadać tak wiele, wiele różnych takich innych zdarzeń z mojego życia. Byłem wyciągany z różnych sytuacji takich, że naprawdę były trudne, tak jakby mnie wyciągała jakaś taka niewidzialna ręka. Nie tak działa właśnie nasza nadświadomość, jeżeli jesteśmy z nią połączeni. I mhm. wtedy, wtedy ta właśnie modlitwa jest natychmiastowa. To nie trzeba nawet modlitwy, tylko właśnie ta komunikacja, nasze myśli, nasze myślokształty przekazywane są natychmiast przez podświadomość dalej na naszej nadświadomości. No tak, ale ja myślę, że jeszcze fajniejszy, taki pewniejszy stan, kiedy wiesz, chłodnica nie musi parować. No tak, tak, no zgadza się, zgadza się. Wtedy, wtedy no. kiedy, kiedy jesteśmy w takim stanie, że nic się nie dzieje. Nie? No to było już tak. dawno, da, dawno, 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 to było dawno temu. Już, Ach. Już, to nie, to Słuchaj, dawno. kiedyś wszyscy się uczyliśmy i, i testowaliśmy to na sobie i przerabialiśmy różne lekcje. W dalszym ciągu to robimy, ja nie mówię, że to jest koniec, im też im bardziej głębszy poziom poznania, tym bardziej przemyśle są pułapki różnego rodzaju, prawda, różnego ego czy nie ego, ale tak naprawdę to jest tylko nasze doświadczenie, to życie tutaj na tej ziemi, jesteśmy sobie naprawdę w super miejscu, to jest świetna zabawa. Oczywiście, że czasem to wygląda strasznie tam dookoła, ale jak się popatrzy na to z punktu takiego właśnie duchowego. Bardzo głębokiego. No, to co się stanie? No, co się może stać? No, słuchajcie, przecież, to tylko życie jest. Tak? No właśnie. No właśnie. Jesteśmy. Jak, jak coś się stanie i mhm. nie jedziemy po tej naszej ścieżce, no to jesteśmy odwoływani. I wtedy, no. Nic, no, jesteśmy w innej przestrzeni, tylko. Nie, nie mamy ciała fizycznego, ale, ale mamy szersze spojrzenie na następne, nasze możliwe wcielenia. Ja, a mhm. dla, dlatego nie jest to żadną tragedią nie? jak popełniamy mhm. błędy, nawet poważne błędy nie? A, mhm. ale, ale musimy być zawsze świadomi naszych e, przekonań e, i, i musimy być musimy mieć wolny umysł żeby zmienić swoje zdania, czy też właśnie przekonania w momencie kiedy jest taka potrzeba bo jeżeli jesteśmy tak. zatwardziali i cały czas tak jak kamień nic nas nie rusza no to to jest, to jest niedobre. Właśnie powinniśmy być tak jak łodyga na przykład trawy, bardzo giętka. Ona, ona niby, jest, niby jest krucha, ale tak naprawdę na wietrze wiatr jej tak za bardzo nie może zniszczyć, dlatego że jest giętka. Nie? Tak jak w ogóle Bruce Lee też mówił, że powinniśmy być wodą, nie? która Mhm. Jest nie do złapania tak naprawdę, ale kiedy wlewamy w ją w jakiś kształt, to przyjmuje ten kształt. Nie? A mhm. Więc powinniśmy się dostosowywać do, do każdej sytuacji, którą nam przyniesie życie, i narzędzia chuny właśnie do, pomagają nam do tego, żeby tą sytuację w jakiś sposób poznać, zrozumieć i potem przerobić, i pójść dalej. Nie? Mhm. Czyli nawet ten brak połączenia pomiędzy jaźniami i z tą nadświadomością, jeżeli tego doświadczamy, też jest to pewnego rodzaju nauka Lekcja. dla nas. Tak, tak, tak. Ogromna. Bycie i potraf potrafienie, znalezienie się w takim stanie. Tutaj powiem wszystkim: to nie jest nic złego, że to się stało, że to się przytrafiło, albo że to jest, albo że mamy tak długo. To, to nie jest coś z czego powodu człowiek ma się czuć winny, bo nie istnieje żadna pierwsza przyczyna, grzech lub wina, tak naprawdę nie istnieje. Ja pracowałam wielokrotnie z ludźmi, którzy byli w więzieniu, prawda, nawet po 12 lat, ale przychodzili, bo chcieli oczyszczać się z blokujących programów i wzorów, które spowodowały, że tam trafiły, trafili. Czy oni byli zresocjalizowani? Niektórzy wychodzili z jeszcze większymi problemami stamtąd, tak naprawdę, niż wchodzili. Więc czy mamy to osądzać w momencie tego, że co? Że tak zrobili, tak poczynili, to teraz mają tak zostać? Absolutnie. To też było ich doświadczenie. I ja im nie mówię: Nie, proszę mi wyjść, bo, bo tutaj gdzie tam grupę mam, porządni ludzie do mnie przychodzą, albo gdzie mi pan tu do domu wchodzi, prawda? Z taką historią. No nie, bo to jest istota, która w dalszym ciągu ma tą nadświadomość, ma możliwość połączenia z nadświadomością, jeżeli przychodzi, tego chce i będzie robić działa w tym kierunku, to co z tego? To jest jego wolna wola, prawda? Może, może robić to tak jak, tak, jak chce. I też te narzędzia są dla niego. Więc to, że byliśmy gdzieś w różnym miejscu w swoim życiu, czy w świecie, czy, yy, czy chorowaliśmy. Yy, czy nie zadbaliśmy o siebie wystarczająco, to też po to, żeby się dowiedzieć, że istnieje taki stan. Oczywiście, że dobrze, żeby go nie doświadczać, żeby on nie był permanentny, żeby się tylko dowiedzieć, polizać tej pułapki, zobaczyć, co to jest, rozeznać się na szybko i wyjąć głowę i wrócić do siebie. <laughs> tak by było najlepiej. Prawda? Ale zdarza się. Widzisz, że, mm, narzędzia Huny nam dają też taką podpowiedź, że mm, nasza Częstotliwość, na której funkcjonujemy, czy wibracja, może być podnoszona. I mm -hmm. e, czym więcej mamy wiedzy, e, czym więcej e, mamy kontaktów właśnie z nadświadomością, tym bardziej ładujemy się tą wyższą częstotliwością i przechodzimy, jak gdyby na na, na, na tą na większą rozdzielczość, o tak możemy po nie, po, po, porówna porównajmy to z radiem, nie, załóżmy mamy częstotliwości radia jakiegoś tam na przykład, nie wiem, 900 e AM, nie, czy też e i dużo ludzi funkcjonuje na takiej częstotliwości i wtedy e kontakty tych ludzi będą właśnie na takiej częstotliwości w momencie, kiedy My jesteśmy na większej częstotliwości, załóżmy, nie wiem, tysiąc, nie? To te relacje z, z tymi ludźmi, którzy są na 900, nie będą już takie częste, a prawie w ogóle nie będą, by będziemy mogli chodzić wśród nich, ale oni nawet mogą nas nie zauważać, dlatego że my nie rozumiemy z nimi. No, oczywiście fizycznie możemy się tam z nimi spotkać, ale nie będziemy mieli takich kontaktów Bliższych, nie, nie załapiemy się, nie będziemy mieli porozumienia z nimi, oni nie będą z nami połączeni, bo oni nie będą rozumieli nas, a my nie będziemy po prostu mieli szansy, na przykład nawet um, ich do końca dokładnie poznać. To tak, jakbyśmy właśnie słuchali radia, nie? Jak włączasz tam na jakąś falę, to będziesz mogła słuchać tylko tej fali na, i ci wszyscy ludzie, którzy są na tej fali, będą mogli ją słuchać. W momencie, kiedy jesteśmy na tam innej fali, no to słuchamy tej innej fali. I, i teraz ja to zawsze porównuję do, do takiego, no do latania na przykład z samolotem. Nie? I, i, e, mamy ludzi na, na ziemi, którzy się tam zabijają, a, mordują a, i gdzieś tam niszczą, a, ale my, e, jeżeli jeżeli mamy, to nie to, że jesteśmy lepsi, to nie o to chodzi, bo zaraz ludzie powiedzą, o, tu mówisz, że jesteś lepszy, bo jesteś wyżej. Nie, nie. Jeżeli podniesiemy nasze wibracje i, i będziemy działać tak, żeby nasze, nasze jesteśstwo, czy nasza, nasza cała istota po prostu była na. Może jest wyższy poziom duchowy to jest złe też porównanie, ale, ale funkcjonowała tak, żeby właśnie nie niszczyć, żeby, żeby błogosławić innych, żeby być w zgodzie z prawdą swojej, swojej duszy, to wtedy my zachowujemy się tak, jakbyśmy latali samolotem nad tym, nad tym całym, nad tym całym innym ustawieniem, czyli Załóżmy gdzieś tam nie, na się mordują się, strzelają w tej chwili. Nie? Ale my tam nie jesteśmy. Będziemy nad, nad nimi. Nawet jakbyśmy się z tam znaleźli fizycznie, to będziemy przechodzić między tymi ludźmi, a oni nas nie będą zauważać, bo będziemy jak gdyby niewidzialni dla nich energetycznie. O, o tym chcę powiedzieć. I dlatego to jest bardzo ważne, żeby e, dbać o ten swój taki energetyczny, tą czystość energetyczną i podnoszenie swoich wibracji, to też brzmi tak odlotowo podnoszenie wibracji jest to takie utarte, ale nie wiem jak to dokładnie po polsku określić, ale, ale żeby funkcjonować tak, właśnie, żeby nie niszczyć innych i pomagać tak naprawdę innym na tyle ile się da i przede wszystkim pomagać sobie wtedy, wtedy następuje, taki moment, kiedy te właśnie nasze trzy jaźnie zaczynają tak funkcjonować, że my jesteśmy praktycznie niewidzialni dla tych dla tych wibracji, które są poniżej. I to jest i to jest tak naprawdę chyba dobre dla nas, dlatego, że możemy w tym momencie dawać i dla siebie uczyć się i dawać dla siebie tą, tą dobrą... Dobrą pozycję, stawiać się w dobrej pozycji, w której, w której możemy pomagać innym, a także będziemy w takim stanie, kiedy już um, nauczymy się tak dużo, że nie będziemy musieli tutaj wracać. W momencie, kiedy nie będziemy musieli wracać już na Ziemię, możemy pójść gdzieś dalej. Mamy dużo innych miejsc, gdzie możemy się rozwijać duchowo na innych płaszczyznach, na innych, innych przestrzeniach, I, i w tym momencie. Ta wiedza Huny jest taką podstawą tutaj na Ziemi, żeby się właśnie prawdopodobnie wyrwać gdzieś dalej. Kachuni sami mówili, że oni tak naprawdę poza nadświadomość nie wychodzą dalej. Kachuni nie wychodzili dalej ponad. Nie, nie, nie zastanawiali się nad istotą Boga, tą taką wszechmogącego Boga, dlatego że oni sądzili, że to nie jest dla nich potrzebne wyobraźcie sobie na przykład jakiegoś delfina, czy rekina, czy rybę, nie? który pływa, ryba na przykład, czy tam rekin pływa w wodzie, on nawet nie wie, że pływa w wodzie tak do końca, tak jak my nie wiemy, że tutaj dookoła nas jest powietrze, które jest no niby materialne, oddychamy nim, ale tak naprawdę nie zastanawia nas, nie, nie, nie zastanawiamy się nad tym, że w tej chwili jesteśmy otoczeni powietrzem. Taka, taka, taki, taka taki ryba, czy tam rekin w tej chwili nie ma pojęcia o tym, e, e, nie zastanawia się nad tym, o czym my rozmawiamy za nią w tej chwili. To, jest, e, to nie jest dla nich, to nie jest ta częstotliwość, której oni funkcjonują e, i, i nie jest to im potrzebne. I to nie znaczy, że to jest coś złego. Nie? Natomiast e, jeżeli pójdziemy wyżej, wyższej istoty e, nie będziemy się zastanawiać nad tym, nad czym rozważają, czym myślą wyższe istoty czy Bóg, bo to nie jest nasze zadanie w tym momencie. Nie jesteśmy w stanie nawet tego zrozumieć, bo nasze wibracje na to nie pozwalają. Dlatego tak ważne jest poznanie tych mechanizmów, w których żyjemy, bo w tym momencie będziemy wiedzieli, na co nas stać, do czego mamy dążyć i w jaki sposób możemy właśnie się rozwijać i pójść w górę. Ale już się rozgadałem, także. Ja tak mam czasami, Prze, przestaję, bo Słuchaj, po będziemy mieli długo, długie nagranie. Bardzo dobrze, jest też taki czas, że dobrze by było, żebyś ty też kiedyś właśnie mówił to, co ty chcesz i jak jest w twoim temacie, dlatego no ja to się bardzo cieszę, że, że też wypowiadasz jakby siebie, bo jest ogromna wiedza twoja na temat Huny i widać, że z tym żyjesz wiele lat, to nie jest tak, że od wczoraj, prawda? Więc bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie, nie, no ja, ja, ja stosuję Hunę, ja mam dużo innych narzędzi jeszcze, które stosuję. Huna jest jednym z nich, uh, które ułatwiają tak, na takie funkcjonowanie w prost, prostym życiu. To, to nie ma, czyli ja nie myślę o tym, że o, teraz wykorzystam te i te narzędzie Huny, albo tu i tu astrologię, albo tu i tu jakieś inne tam narzędzie to po pewnym czasie przychodzi naturalnie. To, to się tak. wyciąga mhm. tak, jakby się wyciągało klucze. Jak mechanik wyciąga klucze z, z warsztatu, z spółki w warsztacie. Nie? I używa to... Właśnie. No właśnie. Nawet właśnie podświadomie to wyciąga i, i, i te... Czym bardziej się z tym zaznajamiamy, tym bardziej mamy dostęp do tego i tym bardziej wiemy, które narzędzie mamy wyciągnąć i które pasuje do danej sytuacji. Mhm. Jakby podświadomość to bierze też w nawyk, bo ona się uczy tych narzędzi, jakby na początku potrzebujemy trochę świadomej kontroli do tego, żeby to jednak przetestować krok po kroku, dlatego też ludzie często pytają, tak, no przynajmniej mnie, czy w programach o to, o skuteczne techniki, o to jak ta modlitwa powinna przebiegać, o to jak w sposób się oczyszczać, jak to wszystko robi, żeby było skutecznie, żeby było skutecznie. To jest. Ja myślę, że dużo rzeczy jest bardzo skutecznych. Należy tylko się troszkę do tego przyłożyć. Żeby nauczyć się samochodem, też potrzebujemy chwilę czasu. Na początku zaangażowana jest to świadomość. Bardzo mocno nasz umysł musi kontrolować, jak wrzucamy biegi, myśleć o tym, że jest jedynka, dwójka, prawda? Tu pedały się zmienia, tu jeszcze drogi się trzeba trzymać i w tym pasie równo jechać. Także jest sporo rzeczy takich, gdzie w pewnym momencie nasza podświadomość przyjmuje w zupełności od nas. Cały nawyk jeżdżenia samochodem i my wsiadając do niego, już nie myślimy o tym, że trzeba naciskać pedały. Myślimy sobie o jakichś swoich własnych rzeczach i to lono, czyli świadoma część, zajmuje się tym, czym chce w danym momencie. Czy możemy rozmawiać przez telefon, słuchać muzyki, a co po niektórzy jeszcze tam różne inne rzeczy za tą kierownicą potrafią robić, prawda? Więc tu ja myślę, że jeżeli wchodzimy w jakąś praktykę z narzędziami, z pracą, która w ogóle służy do tego, żeby z podświadomością jeszcze pracować, to najważniejsze jest to, żeby to weszło w pewnego rodzaju nawyk. Na początku faktycznie trzeba się przepilnować, a teraz mam mówić to, a teraz tamto, teraz trzeba będzie oczy zamknąć, a teraz jak czuję wibracje, to co to znaczy, a gdzie? A po kolei, jak już to wszystko, że tak powiem, ogarniemy, to w pewnym momencie jest to nawykiem podświadomości. I dochodzi do tego, że w momencie nawet, kiedy nie myślimy o tym, żeby, żeby oczyszczać się, żeby oddychać, żeby nawiązywać połączenia, żeby coś tam, podświadomość robi to za nas. Tak jak mówiłeś wcześniej, Andy, o tym, że ty sobie ustanawiasz, że jakaś tam część energii tej many niskiej z podświadomości jest na spełnienie danego celu, wysyłana do nas świadomości po tym sznurze widmowym, substancji widmowej AK, żeby to się wydarzyło. I tutaj również, właśnie można takie przypomnienie sobie w tej podświadomości założyć za pomocą y, autosugestii własnej, do tego, żeby, żeby takowa mana tam przepływała. A jeżeli połączenie jest cały czas, czego najlepiej, to no, żeby każdy tak miał, to by było super, byśmy mieli super świat. Ja nie mówię, że ja mam cały czas, bo ja też mam mnóstwo historii takich, że jak mi podopływają pewne y, struktury, jakieś programy blokujące, to też. Też nie pozamiata. Słuchajcie, to nie jest cele tak. Nie ale ćwiczę. Tak jak, tak jak mówię, tak. właśnie tak jak ci mówię, my jesteśmy takim statkiem na oceanie, który płynie e, i mm -hmm. nawet jak jest najlepiej wyposażony i ma właśnie nawigację, to, to też mu się zdarzy wpaść w jakieś duże fale, czy też w tak. burze, której nie można uniknąć. Także to, no to jest życie, nie? To jest życie na Ziemi na tej naszej pięknej planecie, mm -hmm. ale. To jest właśnie poligon doświadczalny, gdzie ćwiczymy. Bez tego no, nie byłoby fanu, nie byłoby <laughs> zabawy, nie? Nie, nie uczylibyśmy się. To czy, czym bardziej <laughs> jesteśmy doświadczani, czym wy, wchodzimy na wyższe poziomy, tym jesteśmy doświadczani na mm, e, coraz bardziej właśnie, mm, coraz trudniejsze zadania są nam stawiane. Zauważcie, że jeżeli robimy coś złego, jest to. Jest to ktoś, kto nie zdaje sobie sprawy z tego, że robi coś złego, to nie dostaje takiej dużej kary. W momencie od, od wszechświata, w momencie, kiedy ktoś jest na wysokim poziomie świadomości i robi jakiś, nawet najmniejszy, zły uczynek, to dostaje niesamowitą karę. Dlatego ludzie yy, yy, mówią, że o tutaj, ktoś tam jest złodziejem, czy jakimś tam mordercą, jemu się zawsze udaje, yy, że. Yy, że... Nie dostaje kary, że, no, że a, a, a ten, który jest dobry, to zawsze dostaje po dupie najmocniej. Nie? Bo to tak jest, mhm. niestety. Jeżeli na przykład jakiś tam złodziej ukradnie, nie wiem, 3000 dolarów czy coś e, i udaje mu się, i to jest taki prosty złodziejaszek, który no, nie, nie bawi się w jakieś medytacje i tak to, dalej, no to, no, no to po prostu no, mu się to może u, upiec, nie? ale jeżeli ktoś. Jest na wysokim poziomie rozwoju duchowego i ukradnie dolara, i świadomie ukradnie dolara, to zostanie tak po dupie od razu, że nie będzie wiedział, gdzie się znajduje. Dlatego, że właśnie tutaj wchodzi um, prawo um, naszej nadświadomości. Wyrównania, która, która, nas, która nas, która nas natychmiast karze, to tak, jakbyśmy. Spadli z małego e, szczebelka drabiny, albo z tego ostatniego. Nie? Dlatego, czym bardziej płynie, pniemy się e, w, w jakimkolwiek rozwoju, tym bardziej musimy uważać e, na to, co robimy i tym bardziej musimy być mm, ostrożni z tym, co, o, o czym mówimy, o, co, co dajemy innym. Jak funkcjonujemy w społeczeństwie, dlatego, że ta kara może być o wiele większa. nie? Znaczy nie to nie kara, tylko po prostu um, um, konsekwencja. No, konsekwencja tego, do czego doprowadziliśmy. Nie? Ale wiesz, tak też, jak, jak są te wysokie wibracje i tak mamy być na tych wysokich wibracjach, i że są tak zostać niżej, albo nie wiem, dalej, albo gdzieś tam od nas to tak jak sobie patrzę na, na swoje życie, czy tak na codzienność, to ja się potrafię dostroić do każdego jakby poziomu wibracji. Niezależnie kto w jaki sposób jakby żyje, zachowuje się, z każdym jestem w stanie spotkać się, dostroić na tyle, żeby z nim porozmawiać. Niezależnie od tego, jaką wibracją ja jestem. Czy to będzie człowiek, którego spotykam gdzieś pod sklepem, albo czy to będzie ktoś, to jest jakby zupełnie gdzieś tam innych sfer, jakby to można było powiedzieć, to to można z każdym jakby porozmawiać. Myślę, że, że tutaj nie jest tak do końca. Może jesteśmy niewidzialni, bo może tacy ludzie trochę się już nie pokazują w naszym życiu otoczeniu, ale jak się pokazują, to też jest ok, to też jest ok. Nie to no, też ja jest powiedziałam bardzo... niewidzialni w cudzysłowie, no. oczywiście My jesteśmy no. widzialni. Nie, nie, to masz rację, no, tak? nie, nie, to, to masz. W zupełności rację. To mi nie chodziło o to, że mhm. jak jesteśmy na wysokich wibracjach, to jesteśmy niewidzialni, nietykalni, już mamy wszystko w nosie. Nie, nie, nie. Tym, no, no tak. Tym, wtedy tym no. bardziej ludzie do nas ciągną. Człowiek, który mhm. jest na dobry, na wysokich wibracjach, to, to, to czujemy sercem. Tacy ludzie natychmiast przyciągają innych. Tacy ludzie stają się taką e, podstawą w życiu wielu innych. Są symbolami, czy są e, może nie to, że ludzie inni naśladują takie istoty, ale e, czują się wzmocnione w, w środowisku takich istot i lgną do takich istot nawet. Nie? E, starają mm -hmm. się e, słuchać ich, być koło nich. E, ja mówię o takich, które zrozumieją które o co chodzi. Nie? Bo w momencie, kiedy. Ktoś jest już na tyle, załóżmy, agresywny i tak odizolowany, i tak ma tyle ma blokad w podświadomości, no to, no to nie zwraca na to uwagi. Nie? I, I ja jestem na przykład przerażony. Ostatnio, jak zaczęłam robić te programy, bo ja żyłem tak naprawdę w takim trochę takiej bańce, bo nie wiedziałem, że jest tak dużo niedobrych ludzi na świecie, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy są zawistni, którzy są e, nerwowi, e, hamscy. Rzucają oszczerstwa, nieprzemyślane w ogóle. Nie, ja nie wiedziałam, że. Znaczy, wiedziałem, że są, ale nie spotkałem się z tym bezpośrednio, nie? A teraz się trochę tak spotykam, no i ja nie oceniam ich, bo mają prawo do tego, ale, ale zdaję sobie sprawę, że są tacy ludzie, ale takich ludzi ja zostawiam. Po prostu nie oceniam ich, idę dalej, przechodzę dalej, bo oni muszą się sami. Nauczyć czy dojść do czegoś. Można dawać im jakiś tam przykład, czy pomagać w pewnym momencie, ale jeżeli oni to odrzucają, to nie można nic zrobić na siłę. Nic na siłę. Nauka Huny mówi mam, że nie możemy nic robić na siłę. Wszystko przychodzi naturalnie. Jeżeli ktoś nas o coś poprosi, to wtedy tak, tak nie? Mhm. W momencie, kiedy mhm. staramy się coś zrobić na siłę, przekonać, się, to nigdy nam to na dobre nie wyjdzie. Nie? Mhm. No, to tam było dużo napisane tak w, w książkach Longa, też właśnie na ten temat. No, kto jest dobrze uważny, sporo sobie z tego wywnioskuje, dużo się nauczy, chociaż ja myślę, że to można czytać, praktykować, testować, yy, tworzyć kolejne, następne. Co, co, co chwilę coś z tego można wyciągać. Cały czas my cały czas jakby pogłębiamy tą wiedzę. Każdy, kto w ogóle czyta też książki, to jakby jest na nowo je tworzy. Tak ponieważ jak... odkrywa w nich coś, co inni nie są w stanie albo nie widzieli, albo ze swojego poziomu jakby punktu widzenia, nie, nie zrozumieli, co innego przyciąga ich uwagę. I tak samo jest z różnymi technikami, a ludzie przychodzą wtedy, jak są gotowi. I ci, co proszą, to faktycznie są w odpowiednim miejscu we właściwym czasie. Ja też za nikim nie biegam i nikomu nie wołam. I nie namawiam do tego, żeby zrozumiał coś, albo zajął się czymś, czego ten ktoś ode mnie nie chce, albo nie potrzebuje. Na szczęście teraz jest bardzo dużo ludzi takich, którzy sami już orientują się. No i dzięki takim właśnie programom, jak dzisiaj zrobiliśmy i tobie, Andy, gdzie wziąłeś sobie odpowiedzialność trochę za ludzi i za świat, jest to pewnego rodzaju wzorzec w przekazie właśnie tej wiedzy, robisz to wiesz, po godzinach swojej własnej pracy, oczywiście, że sprawia to wielokrotną przyjemność, że jak możemy porozmawiać na tematy, które są fantastyczne i nie tylko takie, bo są takie, co nie są fantastyczne, ale są bardzo ważne i też są warte opowiedzenia, przekazania ludziom swojego choćby nawet punktu widzenia. Więc w momencie, kiedy wracają pewnego rodzaju zwrotki, typu wiesz, tak jak powiedziałeś, że, że, że chaos, że co po co, co niektórzy mają w głowach, jak piszą, to bardzo dobrze. Te słowa ich też są bardzo potrzebne. Tak, tak, tak. Ja, ja, ja często tak odpisuję. Tak, tak. W niektórych komentarzach, jak czasami, no bo ja też czytam komentarze, chciałam wszystkim powiedzieć. Tak, i odpisuję na komentarze, i w ogóle odpisuję ludziom na maile. I to w czasie, jak nie jestem zajęta do czterech dni i na wszystkie wiadomości, na wszystkich komunikatorach. Każdy ma odpisane, oddzwonione. Jeżeli macie jakąkolwiek sprawę, to do mnie można napisać. Wyobraźcie sobie. I jak widzę, ile czasu potrzebuję, jeżeli wykonać trzeba telefon, to ja nawet i zadzwonię, więc ja to też wszystko widzę i czytam. Więc w momencie, kiedy są pewnego rodzaju jakieś komentarze, co zdarza się czasami, ale niezwykle rzadko, to często odpisuje, że bardzo dobrze, że to tutaj napisałaś, że tutaj napisałeś. To jest no, bardzo ważne, tak? Wiem, I wtedy to skłania czas, tego ja człowieka. Ja wiem, Ty masz za dużo, żeby odpisywać, ja to rozumiem, wiesz. Natomiast to skłania tego człowieka do tego, żeby przemyślał sam to, co napisał. I wiecie, że często te komentarze są kasowane, bo. Wiem, że nie są kasowane przez żadnych administratorów, bo są były wywiady, gdzie żaden administrator się w ogóle nie interesował, co jest pod, pod takim filmem. I sami ludzie usuwali te, te komentarze, no bo właściwie czemu to służy tak naprawdę? Niczemu. Trzeba podejść z dużą dozą akceptacji, tak samo tego, jak każdy ma prawo wypowiadać siebie i swoje zdanie na każdy temat, tego, co czuje, tego, co ma w sobie. Jeżeli chcą inni tego posłuchać, to tego posłuchają i tego, co ma do przekazania, i sobie wyjmą z tego to, co jest dla nich najlepsze, bo być może ten człowiek powie dwa słowa albo trzy takie zdania, które spowodują bardzo głęboki proces, proces zrozumienia albo oczyszczenia u, u kogoś. I to będzie tym skokiem kwantowym, który dzięki czemu ten człowiek, korzystając z tego, tak naprawdę podniesie wibrację swoją, a i tym samym. Jakby całej ludzkości, ponieważ fraktalem jest tego całego świata, w którym my tutaj żyjemy. Się. Warto robić jest wszystkie programy, więc tym bardziej gratuluję tobie, że się tego podjąłeś. Że tobie się chce. No, mówię ci, powoli zaczyna mi się coraz mniej chcieć. Dla, nie wiem dlaczego, ale tak, tak ogólnie, że może nie to, że pracę nadzieję, hmm. ale widzę, że taka mnóstwo, taka ilość duża ludzi, no, jest obojętna, albo jest taką szarą masą dookoła, tutaj, akurat, ja mogę mówić o Stanach Zjednoczonych, jest no, nie do przerobienia, nie do, nie do dotarcia. Ale jest, mamy, mamy mamy sporą też część, ja podejrzewam, że jakieś może 20% tutaj ludności, która jest. Rozwinięta, chce coś robić, chce działać, chce zmieniać świat, bo ta reszta, która w tej chwili jest w takim uśpieniu, ona nie chce nic zmieniać. Ona, ona chce żyć w tej szarości, jest, jest, zrobiła się żołnierzami systemu i tak naprawdę do nich się już nawet nie dotrze. Ja nawet nie wiem jak, więc dlatego tracę. Nie to, że ja chcę docierać, ja po prostu mówię to, co mi przynosi serce, co mam, dzielę się tam swoją wiedzą, ale. Jestem coraz bardziej zmęczony i taki, może, znużony tym, tym wszystkim. Muszę zmienić jakieś tory działania, muszę zrobić jakieś inne podejście do tego, bo już się troszeczkę znudzi znużyłem i dlatego nie robię jakichś programów politycznych, jakichś takich innych komentarzy, bo po prostu już mi się. przeszedłem ten ta taki etap a chyba a i, i muszę coś zrobić innego, coś takiego właśnie, co podnosi ludzi na duchu co zwiększa wibracje, co daje im narzędzia. Dlatego między innymi robimy ten program, dlatego mi zależało na tym, żeby z tobą rozmawiać na ten temat, bo ty mm -hmm. jesteś najodpowiedniejszą osobą w moim otoczeniu, o z którą mogłem na ten temat rozmawiać. <laughs> To jestem wdzięczna. <grymne> a w, a w, ty, w tym momencie, w, w tym momencie no, co, coś muszę zmienić co, i, i pracuję nad tym. Znaczy, rzuciłem temat w górę do mojej nadświadomości. ona coś wymyśli na pewno i po, podsunie mi jakieś, jakieś pomyśli, pomysły, ale między innymi dlatego też nie pojawiam się tak często w tej chwili tam na moim kanale, bo mój kanał jest tak naprawdę główny, zablokowany. Na, oczywiście cenzura y, y, YouTube'owa już go tam tydzień temu zablokowała na dwa tygodnie, więc jeszcze. Został mi tydzień, ale ten, ten umieścimy program na tym, na moim zapasowym kanale. A w ogóle to e, ludzie mówią, że o, czemu ja tam wrzucam filmy na tym zapasowym kanale i na głównym kanale? No właśnie dlatego, bo ten główny kanał może zniknąć w każdej chwili, bo już Ach. jest, ma dwa strajki, za trzecim strajkiem już zlikwidują kompletny kanał. No ale ja się też tym nie przejmuję, bo to jest dla mnie też kolejna jakaś tam e, porcja e, doświadczeń więc zrobimy coś tam, coś innego. Nie? Na pewno, jeżeli będę miał siły i tam pozwoli mi mój umysł na to, to będę coś tam robił, kontynuował i cały czas będę coś zmieniał. Ja, nie, ja, jest, ja cały czas czegoś się uczę. Ja nie mogę siedzieć w spokoju w jakiejś tam jednej, monotonnej, zastałej sytuacji. Cały czas muszę coś robić, zmieniać no i wprowadzać coś, coś, jakieś unowocześnienia. Ja jestem... Ja nie, nie, jestem kreatorem, nie jestem jakimś tam człowiekiem od maintenance, czyli po polsku to będzie to zachowanie czegoś, nie? Zawsze tak było od, od młodości, no i w tej chwili to się tak przejawia, nie? Ale czy mamy jeszcze coś, może na koniec do huny? Jak nie, to czy chcesz porozmawiać o psychometrii, czy zostawimy to na następne wideo? Jeżeli chodzi o hunę. No, to na pewno powiem, że tutaj jest to też, bo tak zaczęliśmy, co nam tak osobiście niezwykłe jest dla nas w funie, że jakby przekaz tej wiedzy na tematy duchowe i tego, czym jest ciało fizyczne i tego, tych wszystkich procesów, jest taki najbardziej, jak ja lubię, wiecie, bo, bo jest prosty, wiesz, wiecie, ja już tak do wszystkich, no ale to chyba są widzowie, będą zaraz to posłuchają. Że, że ten przekaz jest taki prosty, taki kwiatowy, taki finezyjny i mi osobiście on najbardziej odpowiada, żeby nie komplikować za bardzo pojęć, ponieważ to powoduje, że, yy, że jak coś bardzo jest pojęciowo skomplikowane, tak jak na przykład, wiecie, znalazłam taki jeden tekst kiedyś i mam go tutaj gdzieś mi wyszedł z szuflady na temat uzdrowiania i leczenia. Jaka jest różnica pomiędzy uzdrawianiem i leczeniem? A więc różnica pomiędzy leczeniem a uzdrawianiem polega na tym, że w przypadku tego pierwszego kontekstu pozostaje bez zmian, kontekst pozostaje bez zmian, nato, natomiast w przypadku drugiego zmiana kliniczna pojawia się na skutek przeobrażenia samego kontekstu, tak aby wprowadzić całkowite usunięcie przyczyny danego stanu zamiast leczenie jego objawów. Więc jeżeli w ten sposób byśmy mieli rozmawiać o, o o uzdrawianie uzdrawianiu, uwolnianiu. No, to ja myślę, że to za bardzo jest pokomplikowane. Jasne. Oczywiście <głos> <głos> powiedziałam to tak dla żartu, tutaj przeczytałam, nawet mi się język po, e, poplątał w pewnym momencie od tego. Można jeszcze mówić na poziomie fizyki kwantowej, gdzie są no, też niesamowite różnego rodzaju stwierdzenia, i musimy najpierw nauczyć się pewnej terminologii, języka, żeby to zrozumieć. Można też mówić o tych procesach za pomocą zwykłego ciśnienia, czyli stanów skupienia, zmian stanów skupienia, za pomocą fizyki takiej zwykłej, szkolnej. To też jest ok, można robić jeszcze na wiele innych sposobów. Natomiast huna jest takim językiem, który trafia do wszystkich, ponieważ ma tą swoją prostotę. Nie ma skomplikowanych pojęć. Oczywiście, że są różnego rodzaju, prawda? Hawajskie, ja to też mam wydrukowane znaczenia. Różnych słów, ale tego też nie jest jakby za, za dużo. Nie trzeba się uczyć hawajskiego, żeby to wszystko wiedzieć. Poza tym jest to coś takiego, co mamy cały czas w sobie i tylko należy sobie to przypomnieć, bo my to mamy w środku, w sobie, tylko nie pamiętamy. I dużo ludzi, którzy zaczynają jakby pracę z tym, czy z huną w życiu, to mówią, no tak, tak, przecież ja tak zawsze myślałem, albo tak czułem, ja to pamiętam. No tak, tylko teraz dopiero moment, żeby sobie to przypomnieć, czyli my to wszystko mamy. To jest nami, jest to w sobie. Każdy to czuje, więc tutaj, jakby tak na zakończenie chciałam powiedzieć, natomiast o psychometrii, no to poczekaj, moglibyśmy poczekaj, zrobić teraz, osobne. Teraz, teraz mi się, jak mówiłaś o tym ulecza, uzdrawianiu i co tam było, uzdrawianie i leczenie. To, tak, jaka to, jest różnica? Słuchaj, no właśnie, czym prostsze um, wypowiadanie się, czym. Pro... Cokolwiek jest prostsze, tym jest trudniejsze do zrozumienia, ale jednocześnie jest łatwiejsze do funkcjonowania. I jak pamiętasz, Hipokrates chyba powiedział coś takiego, właśnie o uzdrawianiu że e, naturalne siły w naszym ciele są prawdziwym uzdrowicielem chorób, czy coś, coś w tym sensie więc mhm. to już to, to wszystko. E, wszy takim prostym zdaniu dawno- dawno temu tysiące lat temu e, Hipokrates powiedział nam, <grybujesz> e, że e, naturalne siły w nas e, są prawdziwymi uzdrowicielami chorób i nikt nie musi wnikać, jakie to są siły rozbie. Bo, bo jeżeli rozumiemy e, natura na naturalność naszego funkcjonowania naszego istnienia, no to nic więcej nam nie potrzeba. Wystarczy tylko, że, tak jak mówiłem wam w modlitwie Chuny, wyobrazimy sobie, że jesteśmy w stanie super zdrowia i nasz niby skomplikowany organizm to wszystko załatwi. Nie musimy się zastanawiać, rozbierać. To jest, to jest właśnie ta naleciałość naszego technicznego, naszej technicznej cywilizacji, która rozdrabnia się na najmniejsze kawałki, czym. Dlatego, dlatego się właśnie w tej chwili rozpada. Czym wie, bardziej rozwinięta cywilizacja, tym e, większa prostota, nie? Mm -hmm. dokładnie tak. Jeszcze tutaj z tą modlitwą chuny też należy ustanawiać. Jak już się tam poczyścicie, to można sobie zrobić ustanowienie. Na przykład, powiedzieć takie słowa. Ustanawiam, że. Włączają się wszystkie procesy samouzdrowiania, samoregeneracji, samonaprawy w moim ciele fizycznym, na poziomie komórkowym i we wszystkich przestrzeniach międzykomórkowych. I później są kolejne, następne ja takich słów i różnego rodzaju medytacji. Bardzo dużo mam, nagrywam co tydzień praktycznie, ponieważ też jakby prowadzę zajęcia no, czy nie zajęcia, przepraszam. Ja nie prowadzę zajęć online ani żadnych warsztatów online, nigdy tego nie zrobiłam. Natomiast czasem prowadzę takie medytacje, i one są wszystkie nagrywane, i za każdym razem przychodzą różne słowa nowe, więc pojawiają się te ustanowienia, jakie można robić w momencie, kiedy już oczyszczamy się, kiedy sobie wyciągamy te przekonania, te, te wszystkie różne poczucia winy z naszej podświadomości. I wtedy takie ustanowienie ma fajny sens. To jest też taki rodzaj właśnie modlitwy. No, Można tak. Ja, tak, tak. No super. Ja robię coś takiego. Na, jak jest mi źle. Albo coś wiem, że coś jest nie tak. To szybko sobie tak w myśli mówię coś takiego po angielsku. Nie. Every day in every way I'm doing better, better and better. Uh, czyli w każdego dnia, w każdej chwili a jestem coraz w lepszej w lepszej lepszej sytuacji czy tam mhm. pozycji nie? niechaj stanie się miłość też można właśnie, tak właśnie niechaj właśnie. To stanie się miłość nie wymaga żadnego mhm. wysiłku to jest mhm. jak tak szybko się dzieje i ma to swój urok i swoją moc i to ma bardzo dużo moc nie mhm. wspaniale Aniu? E ty nie mówisz, że nie robisz warsztatów online, ale będziesz miała warsztaty w Polsce, nie? Właśnie tak, czekasz tak. do Polski. Tak. Teraz? No, wybieram się, wybieram się. Mhm. Do Polski. No właśnie, jeżeli ktoś by chciał się skontaktować z Anią, to ona, Ania ma stronę swoją: Anna Garncarek .com. Kropka, tak? mhm. Tutaj. Ja powiem tylko tak e, od razu, ale to wiesz, tam. Wartaty są już tam, to wiesz, pełne. W większości to już nie ma, tak, miejsc, ale um, powiem tylko tak, że ja mieszkam w, w UK, w Portsmouth, w Wielkiej Brytanii, więc jeżeli. Um, dlatego też znam na um, Jeżeli ktoś by chciał spotkanie czy osobiście, to tutaj ja zapraszam. Ja przyjmuję tutaj u mnie w domu w Portsmouth, można sobie przyjechać prawda mnie odwiedzić, czy, czy na sesję, ale pracuję też online i nie dlatego, że mamy taką sytuację, jak mamy, tylko czasem na sesje takie indywidualne jeden do jeden robię online od wielu lat. Tak, Mam ludzi, którzy są z Nowej Zelandii, z Australii, prawda, z Kanady, z Ameryki. Pozdrawiam wszystkich was bardzo serdecznie. Tak więc je jeżeli ktoś chciałby ze mną się kontaktować, to ja proszę online. Komunikatory różne są internetowe wtedy. I odpisuję w momencie, kiedy już mogę, kiedy, kiedy jestem wolna, kiedy, kiedy mam czas. Ja czasem przeczytam pewną wiadomość, ale ja wiem, że do tego tam trzeba wrócić i odpisać. Tylko w momencie, kiedy no, po prostu odczytuję, to może nie mam czasu akurat, żeby od razu odpisać. No. I tak to no, wygląda. Ja ostatnio, właśnie zadzwoniła do mnie Iwona z Belgii. E, i Wczoraj rozmawiałem z nią i mówię, że będę nagrywał z Anią Garncarek e, program o Hunie. O, ja miałam, miałam z Anią, e, ona miała z tobą warsztaty, właśnie online. <laughs> Także widzisz Fesie, świat, chyba świat taki. Świat mały jest, no. nie? Mm -hmm. Z Belgii. Aha. Tak, tak, tak. Także... No to wiem, to pamiętam. To, to wiem, o kim mówisz, tak. Pozdrawiam serdecznie w takim razie, Iwona. Pozdrawiamy, Iwonę. Tak, tak. I jej córkę no. Laurę też. Mm -hmm. tak. mm -hmm. No, ja też wiesz, jak. Jak autora, w ostatnim tak. czasie robiliśmy, robiliśmy też u ciebie, prawda? Energia i świadomość. No to później dużo ludzi do mnie też dzwoniło, pisało. I zgłaszało się, właśnie, I, i powoływali się na ciebie, tak, bo widzieli wywiad OAND i Hoński. No dobrze, to też od tego jest, prawda, że też wiadomo, że, że ja jestem, że ja pracuję z ludźmi czynnie, że ja robię te sesje i, no i przekazuję tą wiedzę, którą mam. Odpowiadam też na różne pytania, w związku z tym na tyle, ile mam tej wiedzy, na tyle, ile potrafię, na tyle jestem w przepływie. Tyle działam i, i robię. A... No. Nie no, działasz, działasz niesamowicie. No, jesteś wspaniałą istotą, naprawdę taką świetlistą istotą. Zresztą to, to chyba wszyscy czują i czują sercem i widzą, że, no, że nie jesteś tak, taką tuzinkową jakąś tam kobietą, tylko naprawdę potrafisz zmieniać twoją świadomością dookoła świat i to robisz nie? w bardzo, bardzo mocnym um, aspekcie. Andy, możesz zobaczyć we mnie tylko to, co sam masz sobie. A, jesteśmy lustrami, tak? Patrzymy na lustrami. Na, na tak, tak, tak. Ja to mówię wszystkim, prawda? I spotykam różnych ludzi i. I też mówię im to, co widzę w nich i wiem, że to jest odbicie tego, co ja mam w sobie. I wszyscy mamy połączenie z własnym pięknym źródłem przypotężnym. Czasem trochę zakopane, zasypane, ale to, no to po to jest też, też jesteśmy, żeby pewne rzeczy widzieć i wiedzieć. Także dziękuję. Musimy te wziąć szpadelki i odkopać nie, nawet no. jak. Nawet jak jesteśmy w piaskownicy, to możemy to zrobić. Nie, nie musi to być nic wielkiego. Dokładnie. E, także właśnie, wspominałaś na początku o tym, że lubisz e, huśtać się na huśtawkach. Tak, e, lubię. A właśnie, ty? No. no, ja jak teraz nie, bo już jestem, za, ale jak byłem jeszcze młodszy, to z moją córką robiliśmy zawody na. Kakanie, nie? Z huśtawki, czym dalej się skoczy. A no, tak. A, także, ale teraz ostatnio już tego nie robię. Moja córka już jest większa ode mnie, wyższa. A, mhm. Ale tak, jakbym jak jak sobie przypomniał na przykład zabawy w jakiejś piaskownicy, to bym się jeszcze pobawił od czasu do czasu. Jakieś tam kopania. Mhm. Zobacz tak, zobacz, jak czas szybko leci. Um, tak naprawdę ja sobie jak tak przypomnę sobie retrospektywnie patrzę do tyłu no to jeszcze sekundę temu to miałem byłem małym chłopcem i jeździłem gdzieś tam do piaskownicy rowerkiem jakimś tam takim z kołami zapasowymi z tyłu a czas minął te 50 kilka lat jak jak zbicza strzelił i tak jakby tego no. nie było tak, także, także to wszystko w czym żyjemy E, tak naprawdę jest w jedną wielką iluzją, ma takim um, wyobrażeniem naszej świadomości, projekcją naszej świadomości. E, no i to dobrze tak naprawdę, bo to znaczy, że to jest bardzo plastyczne i możemy to zmieniać. Nasze, nasz świat jest taki, jakim widzimy, że jest. Nie? To między innymi um, pierwsze, e, pierwsze prawo Huny. Także nie mamy żadnych ograniczeń w tym momencie, bo nie zobaczcie. mamy. Nie ma nie ma żadnych ograniczeń na tym świecie, drugie prawo Huny, ale mhm. jest to piękne, i życie w tym naszym świecie jest właśnie piękne, bo możemy się uczyć bez ograniczeń. Tak naprawdę, sami sobie stawiamy ograniczenia, i tak reasumując, to nauka Huny pozwala nam um, no, usuwać te ograniczenia i mhm. rozwijać się do. Końca wszechświata i jeszcze dalej. I żyć taki w sposób zamierzony. Andy, jesteś usatysfakcjonowany z dzisiejszego wywiadu? No naszego, co zrobiliśmy? No Ja myślę, że my, nie wiem jak nasi widzowie, ale ja no, nie da się przekazać wiedzy Huny, nawet jakbyśmy tutaj jeszcze następne trzy godziny siedzieli. Nie da się. To jeszcze bardziej by mogłoby prawdopodobnie zagmatwać to wszystko. Myślę, że naszym zadaniem było takie przekazanie tych najważniejszych esencji, które płynęły z naszych własnych doświadczeń. Nie? I, I myślę, że chyba to zrealizowaliśmy, e, mm -hmm. bo to chyba jest najważniejsze, bo wtedy ludzie najbardziej czują taką wiedzę, mogą ją e, w, w, jak gdyby przekształcić na e, własnym terytorium, własne przeżycia, własne doświadczenia. W momencie, kiedy byśmy zaczęli rzucać. Książkowymi jakimiś tam schematami i, i takimi powiedzeniami, no to, no to mogą sobie ludzie pójść i przeczytać książkę. nie? A, a takie mhm. doświadczenia, takie jak Twoje, są bezcenne. Mo, moje doświadczenia którymi się podzieliłem, no to są też wypływają prosto z mojego serca. Ja nic tutaj nie, nie ukrywam, mówię tak jak jest, robię to, to, co, to co mówię, e, więc e, mam nadzieję, że wszystkim będzie się to podobało. E, no i będą wykorzystywali, pociągnie ich to dalej do e, poznawania e, tej wiedzy, niekoniecznie huny, bo huna to jest tylko taki początek. To, jest, to powinien być taki początek, zaczyn do tego, żeby pójść dalej, na tym budować swoją, swoją wiedzę, poznawanie samego siebie, tak naprawdę, bo, bo to jest najważniejsze. Tak, tak, ale wiesz, też niewiele osób, jak ja spotykam z ludźmi się, niewiele wie, że istnieją, że jest taki ktoś jak ma Long, że istnieje HUNA, że jest siedem tych książek, że te, co można kupić w Polsce, cały komplet nie kosztuje dużo. Ja kupowałam te komplety po 150 złotych już w zeszłym roku, można to zamówić sobie wszystko, gdzie są różne książeczki, jest ja oto sugestia i dążenie ku światłu i huna w religiach świata i huna w symbolach i e, m, huna w praktyce i magia cudów, tam są wszystkie, czy analiza psychometryczna nawet również zapisana. Natomiast jakbyście tak sobie kupowali te książki, to ja wam powiem, że dobrze jest zacząć od takiej małej cieniutkiej, która nazywa się Dążenie ku Światłu. Bo tam jakby jest świetne takie wprowadzenie, ugruntowanie pewnych rzeczy, które my już teraz wiemy jakby z pewnego przepływu wiedzy. Bardzo fajna wprowadzająca książeczka, która też jest napisana właśnie przez, przez Longa. I jeszcze zauważyłam, wiecie, coś takiego, jak poznawałam jakąkolwiek jeszcze wiedzę później w przyszłości, no to wiadomo, że ta, ta huna zawsze była takim odnośnikiem, że tak przyrównywałam do tej matrycy, jak coś mi się zgadzało, czy nie zgadzało i zauważyłam, że później jak już przepraktykowałam pewne rzeczy, poznając różnych ludzi jakby, albo techniki, że jeżeli cokolwiek z tej wiedzy, czy praktyki, czy czegoś tam nie zgadzało się z siedmioma zasadami huny, to zawsze był w tym jakiś szwindel. Coś było nie tak, raz jeszcze później. Więc zawsze sobie nakładałam te 7 zasad i sprawdzałam. O, o i proszę, widzisz, znalazłeś 159 zł. Tak? A to to jest dążenie ku światu. Tak, jest. To, to, jest, to, to jest ta chyba wszystkie te książki razem wzięte. nie? Tak, cały komplet tyle kosztuje. Magia jest... Cudów była pierwszą książką jego, nie? Tak, tak, tak. Natomiast no, to są te książki wydane w, w języku polskim w tej chwili dostępne. No i tam słuchajcie, wszystko jest. No. Wszystko jest. Na... Tak, tak. Ja, ja, je, ja je mówię. Ja te wszystkie książki już kupiłem właśnie w 90. latach. Także natychmiast je przeczytałem. Oprócz tego potem o wiele, wiele e, innych. Może jeszcze na koniec, oprócz Max Freedoma Longa, uh, pokażemy uh, serczka Healing Kinga, nie? O, właśnie, pokaż jego też. On jest też wspaniały. Napisał Szamana Miejskiego. Tak jest. Um. <laughs> te książki to są teraz, te 7 to jest to już znowienie, jakby, które wyszło już dawno temu też. Natomiast... Ja jeszcze miałam takie książki jak Starożytna wiedza Kahunów, te pierwsze wydania. Uh -huh. um. Urban, Urban Shaman to jest szaman miejski, jest, jest polska wersja tego, nie? Uh -huh. Tak jest. No. Także to jest serżka Hilly King. On jest um, amerykaninem właściwie, pół hawajczykiem. Wychował się w rodzinie um, hawajskiej. W... wujek był Kahuną i no i Widzisz jeszcze jedną, zapomniał, zapomniałbym powiedzieć, że większość ludzi atakuje Hunę, że jest to system New Age, nie? że to i nawet w Wikipedii, jak zobaczysz, to Huna to jest New Age filozofii i tak dalej. Nie ma to nic wspólnego z New Age. To New Age w 60-tych latach podłapał niektóre elementy Huny, ale kiedy, mm -hmm. um, kiedy Max Freedom Long odkrył Hunę, kod Huny. To New Age jeszcze tak naprawdę ten, którym teraz mówimy, nie istniał w ogóle, a już, jeżeli, jeżeli będziemy wciągać serczka Hilli Kinga w New Age, to już w ogóle to już śmiechu warte, nie to, to jest po prostu ludzie, no, którzy nie wiedzą o co chodzi, to tak naprawdę atakują, atakują ich za to. Ja już kilka razy mówiłem, że to, to New Age już się kończył. Tak, no, tak naprawdę to była operacja CIA w, w końcu lat 60., 70., 80., a potem tak naprawdę to już zginęło własną śmiercią. Także w tej chwili tylko ci, którzy e, no, chcą w jakiś sposób zaatakować. E, Hunę, czy jakieś inne systemy duchowości, no to posługują się tym słowem New Age, nawet nie wiedząc, czym operują, tak naprawdę. No, ona ma ile? 7000 lat, prawda? O, no, prawda, więcej. <laughs> tak, co my wiemy, no? tak, że, tak. że tak najbliżej. A to, skąd do nas przybyła, i to, to można by daleko szukać na pewno jeszcze. Natomiast tak jak powiedziałeś, przeżyła w niezmienionej formie, bo Hawaje generalnie były oddalone bardzo daleko od wszystkich innych lądów, więc się, ty mogła się tam zachować w takiej formie y, pięknej, jaką mamy do tej pory, dlatego była jeszcze uchwytna. No. Aniu, e, wiem, że jutro rano musisz wcześnie wstawać, bo jedziesz, wyjeżdżasz, więc Wyjeżdżam. Te, u, u ciebie już jest późno, późno w nocy. Nie chcę już przeciągać tutaj dłużej, dłużej męczyć. <śmierdzi> <A> ty, <śmierdzi> no ty, do drugiej, spokojnie. Tak, tak, tak. No, ale, ale chyba, chyba <śmierdzi> poruszyliśmy w większości tematów, które powinniśmy, więc dziękujemy <śmierdzi> wszystkim za oglądanie. Jak dotarliście do. Do, pamiętaj, do końca? Żeśmy, tak, ponad trzy godziny rozmawiamy. Także jak, jak dostaliście do końca, do dziękujemy, że jesteście z nami ciągle. No i będziemy na pewno robić następne programy. Musisz zrobić program o psychometrii. A zrobię, zrobię, tak. Na pewno jak mi zaprosisz, to będzie. O, no, nie, 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 nie mój, Możesz czuć się zaproszona codziennie, jeżeli, byś, jeżeli byłaby taka możliwość, nie? Andi. Mogła się łączyć to codziennie. Dziękuję za wywiad. Wdzięczna jestem wszystkim. Tobie też wdzięczna. E, wszystkiego dobrego dla Was. Andi, no, wszystkiego dziękuję, dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy wszystkim. Trzymajcie się. Pa. Pa. pa.